Siemanko, witam wszystkich na live. Dzisiaj będziemy znowu grywać Far Cry'a. Ostatnio skończyliśmy w archiwach, no i chyba tam to rozpoczniemy. A jakby co, zapraszam was wszystkich na nasze social media, czyli fanpage, grupę, TS i tak dalej. Jeżeli się wbijecie 400 osób, to będzie się jeszcze kodzik dla was, więc zapraszam do zbijania. Jakby co, dajcie znać, czy przeszkadza wam muzyka, czy też nie. To wyłączę może. Wyłączyć? Dobra, to wyłączę. Nie ma problemu. To chwilę, moment. Wal powinna być gdzieś w przedynku. Tak, ale niewiele zostało z tego miejsca. Więc się nie przemęczysz szukaniem. W tym zespole budynków przechowywanie jest doświadczalne. Jeśli jeden z nich znajdzie wal przed tobą, będzie martwa. Racja, już idę. Ja włączę muzykę tylko. Okej. W takim razie jeszcze trochę podgłośnij może, jakby co, opcje dźwiękowe. Trzeba w sam raz. Dobra, idziemy. Chyba zbyt zmiennego? W sensie, że ja, czy bohater? Czy kto? Skąd, jak, co? Widoczny? No proszę. Mam wrażenie, że znalazłem jednego z twoich króliczków. Teraz lepiej, no to cieszę się. Bohater. W sumie wiesz co, bohater ma głos postala, znaczy Kasia z postala, czyli Dulia. Duda. I to jest nawet ciekawie, wszystko brzmi w połączeniu takim. Tutaj mamy, widzę, panel. Chwileczkę, zaraz się tam przejdziemy. Noctowizor pomaga, tylko wiesz co, Noctowizor tutaj jest, mogę to powiedzieć, zbugowany. Bo chyba za duże wymagania ma komputer i po prostu go nie czyta i wszystko jest na czarno podświetlone. Może go numer przez lornetkę będzie lepiej. Czy nie zadziała? Chyba nie działa. Czy to są ja, czy to nie działa? Czy można go namierzyć? Znalazłem go! Po tobie! Dobra, lecimy go. Idę po ciebie! Czas na kopanie tyłka! Leją. Jak szczury. Bądź ostrożny. Tam się dzieją dziwne rzeczy i nie mam zielonego pojęcia o większości z nich. To już trigany są? Tak, to jest trigany, wiesz? Już właśnie wcześniej minęliśmy tą dżunglę całą i teraz jesteśmy właśnie w tych archiwach. Z te całe eksperymenty. Tylko pytanie teraz, którędy pójść. Tędy, dobra. Gdzie on jest, gdzieś harczy. Jeszcze raz. Chyba zaraz odpalimy ten Noctowizor. Ale coś mi się wydaje, że to nie będzie dobry pomysł. Będzie wszystko pobugowane. Chwilę tylko zobaczę, którym to był Noctowizor jeszcze. Sterowania. Noctowizor. Termowizja, ta, okej. Widzicie właśnie, coś jest trochę pobugowane, że tak powiem. Inne kolory są dobrane. Panele to nie. Chyba tam trzeba iść. Idziemy naprzód. Zamknięte. Karty potrzebuję? Koło tej beczki na środku masz przejście na dół jak coś. A, tutaj. Tak? Aha, dobra. Tylko pytanie, jak tą beczkę odsunąć. Dobra. Chyba podziałało. Dzięki wielkie za prawdę. Już człowiek trochę nie gra, to już pozapominał wszystkiego. Dobra, lecimy. Powietrza brakuje, niedobrze, niedobrze. Zaraz padniemy chyba. No. A nie, żyjemy, ale... Żyjemy, ale na ostatniej końcowej linii. Może kto będzie apteczka teraz.
już po nas. Spróbujemy jeszcze raz. Przeładujemy, poczekamy. Jak właśnie mi się trochę widać, ale nie za dobrze. Bo kolory się bugują i nachodzą na siebie. Wszystko się zlewa. Gdzie on jeszcze jest? Jeszcze jeden gdzieś tu? W pobliżu był. Dobra. Jeszcze jeden? Chyba nie wiem, tylko dwóch było. Dobra, spróbuję to przesunąć, to się. Chyba nie, trzeba będzie granatem jeszcze raz. Dobra. No, skakuj. Jeszcze raz spróbujemy. Broń zmienimy jakby co, na lepszą. W ogóle to ile osób prowadzi tą stronę? Wiesz co, ogólnie prowadzę dwie strony, ja i Patryk. Patryk to już znajomy. Tutaj właśnie gdzieś był ten mutant jeden. Przed nami. Padł, padł, dobra. Po kłopocie. Mam apteczkę, przyda się. Dobra, coś otworzyliśmy. Jack, pilnuj się. Crow wysłał kilka elitarnych oddziałów na ten obszar. Mają walczyć z trigionami, ale chętnie wpiszą cię na listę swoich trofeów. No to jest coś, czego zjadam. Chyba się spodziewają. Masz misję, o kurde. Ciężko, ciężko. Czekaj, Jack. Dobra. Tylko lipa z HP i z amunicją. Bo prawie nie mam od tyłu. Nas wziął. Przeładuję. Jeszcze tam jeden był. Dobra, padli. Tylko amunicji brakuje nam w tym problem. Dobra, weźmiemy mapkę. Zobaczymy, co tutaj się kryje. Jakieś zwłoki HP. O, amunicja do strzelby. Dobra. To lecimy windą. Tu oddział Mantis. Ani śladu Carvera. Zaczynam przeczesywanie obszarów 3 do 7. W porządku. Oddział Mantis, melduj, jak tylko teren będzie czysty. Przyjąłem, bez odbioru. Słyszałeś coś? No to lecimy na dół, do oddziału Mantis. Ten sobie w tej grze to brak ręcznego zapisania dokładnie. Trzeba iść do automatycznego, aż jak się trafi. Teren jest bezpieczny. A tam te lata takie właśnie były, że nie było w sumie automatycznych zapisów. A jeżeli miał jakieś gry, to była to rzadkość. W sumie Far Cry to jest gra z rocznika 2004. Byłoby za łatwo, no tak. Wtedy to już można byłoby grę przejść od razu, pierwszym razem. W sumie nawet sam gram teraz na średnim poziomie i spodziewam się, że będzie łatwo, a jest ciężko bardzo. Nawet po tylu latach. Jest to nieco przelewki. Tutaj pamiętam, że będzie ich tych sporo oddziałów chyba. Bardzo mało. Dobra. W sumie prawie jest taka plubienia jak na dwie osoby całkiem nieźle. No, jakoś idzie, pójdę do przodu. Tył? Tacy? Skąd? A, stąd. Miejmy nadzieję, że będzie więcej. Czas pokaże. Ogólnie jak stream, podoba się wam? Dobra jest jakość? Jest nie klatkuje? Uwaga! Mikrofon dobry? Aha, no dostaliśmy granatę.
Za często tutaj się pada w tym Far Cry'u. No, padaj. Dobra. Teraz kolejnych wyłapać. Co tu się stało? Nie będzie lekko. Teraz cię! Trzeba głowę celować cały czas. Żeby raz dwa poszło. Kogoś znajdziemy, czy nie? Tam ktoś się świeci, widzę, ale to daleko. Chyba nie, namierzymy teraz. Albo użyć kodu do save'y. Oj. Mam twój dom! Już chyba nie umie. O nie. Dopadł nas. Albo użyć kodu to na save'a po problemie. Jak ktoś gra za dobrze, nie umie, ma przez ten problem, chociaż nie lubię kodów do oszukiwania w grach, bo i tak na nich nie gram. No wiesz, to oszukiwanie ogólnie w grach jest takie nie za fajne, że tak powiem. Lepiej już poszukiwać, jak się gra skończy, to policie. Już traci już rozumiem grać. Wtedy cała gra traci urok. A tak wiadomo, że się przeszło wszystko bez kodów. Na spokojnie może się tym pochwalić. Dobra, szarżujcie. Ciężko, ciężko. Dobra, wypadło. Cofniemy się teraz tam po tą kamizelkę, co tam było, czapteczka. Dobra. Kamizelka się przyjdzie. Jeszcze jeden biegnie. Dobra. A wy co tam porabiacie dzisiaj? Graliście w coś ciekawego? Czy po robocie, po szkole? Gdzieś tutaj poleciał. Nie za ciekawie się robi. Jest wręcz ciężko. Ty chyba jeszcze jeden był, tak? No jest. Dobra. Witam, czyli no jak spłatka. No dokładnie, ale ten czas leci szybko. Niby wolne, już od razu się zaczyna nowy tydzień. I wszystko wraca do normy. Tyle giera, tak mało czasu do grania, nie? Siema Januszek. Zaraz namierzymy tego z bazuką. Gdzie on jest? Trzeba go namierzyć. Tam jest coś. Proszę mu też prezencik. Chyba nie. Jeszcze raz. Dobra, teraz chyba padł. To jeszcze resztę wyeliminować. Ja czekam na dodatek Dishonored na piecu z tego, aż znowu przychod pierwszy raz, znaczy pierwszy raz z piątkę Skyrima. No właśnie słyszałem, że teraz wychodzi ten dodatek i ma być podobno spoko. Nawet w ogóle do tego dodatku Dishonored zaprosili podobno fana, który tam wywijał nieźle mieczem i robił takie masowe zabójstwa, które w sam raz nadawały się na promocję gry, więc nawet fajne posunięcie ze strony Bethesdy. Jak tam z Skyrim Team grasz i gdzie jesteś? Daleko już doszedłeś? Gdzie jest reszta? Już nie ma nikogo? Jak pamiętam, to gierkę wiele godzin spędzę w niej. No dokładnie. Stara, dobra gra. Dlatego trzeba odświeżyć. O nie! Miejmy nadzieję. Dobra, padł. Chyba. Nie padł. Twardziel. Niezły twardziel.
Potrzebujemy karty magnetycznej. Zaraz zobaczymy. Chyba jakieś problemy były, widzę, więc sorry, bo coś internet chyba szwankuje. Jakby co, już jesteśmy. To chyba nic takiego. Tureny teraz. Tutaj będzie karta potrzebna, czyli na górę trzeba iść. A ja grałem ostatnio Horizon Zero Dawn, dosyć oryginalny pomysł na gierkę. No w sumie taki prehistoryczny zarazem z mechami, czyli taka nowożytność, a powiedzmy prehistoria zarazem. W ogóle jest na fajnym graficznym silniku zrobiona ta gierka, tak samo jak Uncharted, więc no jest warto grania. Sam nie grałem, ale słyszałem, że jest bardzo dobra. Dobre opinie nie słyszałem ogólnie. Więc jak najbardziej na plus. To się weszło. Tam cię. Dobra, padł. Gdzieś w połowie gry jesteś, no, no widzisz. Ale w sumie Skyrim to jest gra na wiele godzin. W sumie bardziej się robi misje poboczne niż główne. Taka jest prawda. Można w to grać nieskończoność czasu. A coś co niż ogrzeje Infamous Second Son. Wiesz co, ogólnie też nie grałem, bo ogólnie PS-a nie miałem, mam tylko Xboxa. No ale z tego co widziałem filmiki, gameplaye, to gra jest też godna polecenia. Takie coś jak prototype, no nie? Takie latanie, bardziej posługiwanie się energią. Ogólnie fajny klimat. I chyba też dubbing jest spoko polski, z tego co wiem. Oj, ta grafika jest przepiękna, cieszy oko. No wiesz, to jest teraz aktualnie wszystko na max ustawione, a że robi to Crytek, to Crytek zawsze robi graficznie dobre gry. Tak jak Crysis powiedzmy. To jest na co popatrzeć. Dobra, idziemy teraz na górę. Już się zagadałem. Czy tędy? Już nie wiem. Nie. Trzeba znaleźć tą kartę. No jest za darmo na PS Plus, jak coś Infamous Second Son. No widzisz. Gdy miał PS, to już bym pobierał od razu. Pewnie byłaby ogrywana. Na live'ach czy coś. Grałem dosyć fajnie, ale mnie przypadło do gustu. No wiesz co, no kto co lubi. Nie każdy musi lubić wszystko to co inni grają, powiedzmy Gothic czy coś innego. Ale po opinii ludzi można stwierdzić czy gra jest dobra czy też nie. Brakuje nam tej karty. Skąd tą kartę wziąć? Teraz pytanie. Też bym grał, nie mam PS-a, no widzisz. Ale wydaje mi się, że już PS4 stanieje, bo teraz ma pewnie jakaś wyjdzie nowsza wersja. I coś mi się wydaje, że będzie konkurował, w sensie Microsoft będzie konkurował z Sony i Sony pewnie wypuści jakąś nowszą konsolę. I PS4 pójdzie w dół cena. Teraz gdzie ta karta może być? Tą kartę mógł mieć ktoś z nich, czy jak? Pytają, czym się zajmuję życie zawodowym. Wiesz co, aktualnie niczym. Skończyłem szkołę w tym roku. I na razie tylko prowadzę fanpage i streamuję. Na razie tylko tyle. W ogóle masz jakby co, wszystko w opisie napisane. Pytanie, którędy teraz przejść? Oj, chyba trochę pochodzimy po tym. No chyba, że tam wcześniej coś leżało, jakaś karta była. Nawet to ponad PS5, a wiesz co, nawet nie wiem, nie słyszałem. Więc nie mam pojęcia. Ale w sumie może być tak właśnie, że będzie PS5, jak teraz wychodzi ten Xbox One X, czyli Scorpio. Karta, z tego co pamiętam, to była chyba tam przy tych panelach, ale nie gwarantuję. Przy panelach wcześniej, czy gdzie? Musimy się cofnąć? Bo tutaj chyba niczego nie ma. A, tam szkoda, okej, okay, już wiem gdzie. Już mam, wiem. Przyda ci się rozwój kanału. No, ale coś... O, Januszek. Dzięki wielkie za donata. No, przyda się. Dzięki wielkie. Ale karty nie widzę tutaj. Dziwne. Yy,
jako szkołę skończyłeś od szkoły średniej w górę. Wiesz co, szkołę skończyłem technikum gastronomiczne. To była szkoła, którą skończyłem i teraz aktualnie niczym się nie zajmuję. W sensie prowadzę fanpage i tak dalej, no to już mówiłem. Nie wiem, kręcę się w miejscu teraz, nie wiem iść. Bo tam nie ma tej karty, a tam tym bardziej jej nie było. Tam, gdzie zabiłem tego z bazuku. Tutaj chyba też jej nie ma, na tych półkach. Nie. Albo tu, ale chyba nie. Nie, nie. Far Cry 3 najlepszy. No, wiesz co, to zależy. W sumie Far Cry 3 jest dobrą grą. Bo to jest w sumie taki powrót do jedynki, właśnie tropiki, tylko że bez tych mutagenów i tak dalej. Ma po prostu rozwój perków i więcej akcesorii, w sensie broni i tak dalej. No ale w sumie niektóre osoby właśnie mówią, że Far Cry 3 jest lepszy od jedynki, ale to już jest kwestia gustu. Kwestia gustu. No a tam staramy się nie używać wulgaryzmów, to jest kulturalny stream. Chyba zabłądziliśmy. No chyba, że tutaj coś jest, a to jest tylko bazooka. O, jest karta, no widzicie? Była przy nim karta. Ech. Dobra. Wszystko już ładowane, przeładujmy. Dobra. Ciekawe, czy Far Cry 5 będzie dobre, o ile Ubi go nie zrąbi. Wiesz co, z tego co widziałem na gameplayach, to zapowiada się świetnie, więc tylko wystarczy czekać. I miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Jestem technikiem na kierunku informatyki, nie wiem, czy po skończeniu znajdę jakąś pracę. Znajdziesz na pewno, to już jest wiele, wiele ofert pracy w tym kierunku. Każdy teraz poszukuje informatyków do tworzenia serwerów i tak dalej. Więc się nie wiem, może naprawdę coś będzie. No podajcie. Witaj Wojtek. Też technikum, no widzisz. Mówisz, że była piątą część, przyjacielu. No wiesz co, po filmikach mi się wydaje, moją własną opinią, że jednak nie. W sumie jest ten pies niby i ten przyjaciel towarzyszący, ale sam klimat, który jest w grze, to jest po prostu rewelacja. Ameryka i te kulty tam, czy coś takiego. Coś fajnego, coś nowego, odskocznie takie. Coś mi tutaj harczy. No, tutaj się ukrywa. Dobra. Kandydat do Far Cry, czyli tak, czwarte. Witam, od razu spojrzałem na opis, żeby sprawdzić regulamin i zobaczyć specyfikację kompa i sposobem i tej drugiej rzeczy, czuję się biedny. Witaj Hubert, wiesz co, no na kompa trochę zbierałem ci powiem, trochę, parę lat w sumie, ale jakoś się udało zbierać. No i teraz spróbuję streamerką. Pod banderą gry KSWP. Dobra, pędzimy dalej. Ale jaki toksik, pierwszy hater. No cóż, i tacy są potrzebni w życiu, nie? Nic za Adama nie mam. Dobra, tutaj widzę, że się strzelają. Aha, dlatego była snajperka potrzebna. No dobra, może go wyeliminujemy z bazuki. Mi Far Cry 5 wygląda jak GTA 5, zobaczcie jak patrzę do ładu czy Dokus 2. Bo wiesz co, w ogóle wszystkie silniki graficzne idą już w górę i po prostu każda gra będzie tak wyglądała. Więc już nie ma co na to narzekać. Ale zależy jak będzie z wymaganiami, jeżeli podniosą wymagania bardzo wysoko, to trochę przegnę. Ci ludźmi, ten strzel. Widziałeś to? Granat! O nie, z tej chwili zrobiłem trudnotę. Bezmyślnie. A właśnie, coś sądzisz o Mafii 3, bo moim zdaniem fabuła i klimat taki zrobił robotę przy fatalnych misjach. Dokładnie się z tobą zgadzam. Fabuła zrobiła właśnie klimat, bo to jest Ameryka, a ta, która 40-50, to się ja nie pamiętam już dokładnie. Ale misje to jest właśnie takie przynieść, tylko zabij i tak dalej. I to się powtarza w kółko. Ale dla samego klimatu, dla samego radia powiedzmy i dla samych fur można pograć w tą grę. Bo jest godna grania. Ale i tak w sumie do dwójki, do jedynki się nie równa, bo to jest początek i to jest no prawdziwa mafia. Dobra. Teraz trzeba tamtych jakoś wybić. Padaj, padaj, padaj.
Przedno Mafia 2 i 3, jak dla mnie dwójka majsterczyka, trójka fajnie się grało do 20 godzin, później o to nie powtarzałem. No właśnie o tym mówię, no. Tylko się klimat liczy w trójce i nic więcej praktycznie. A dwójka oferuje cały czas inne misje. Czy to w więzieniu, czy to jeżdżenie po mieście, tak dalej. Zmieniające się parę roku. No jest fajnie ogólnie. Właśnie, może Mafię zrobimy na streamie? Trzeba będzie zrobić głosowanie, co grałem w ogóle w Far Cry'u. Bo już niedługo dojdziemy do połowy gry. Tam jeszcze trzeba z tego działka, widzę. Ładnie. Dobra. Szkoda tylko, że do Mafii 3 nie dodaje trybu online lub koopa. No, może wiesz, po prostu tego nie mieli w planach i chcieli po prostu zrobić taki old school. Ale wyszło jak wyszło, nic się z tym nie poradzi. No to oj, na górze się jest. Może nas nie trafi. Ty! Aj, dobra, szapteczka. Jeszcze raz spróbujemy. A słyszałeś o easter eggu na końcu Mafii, ten koleś, co otwiera z Macarville'a, wygląda właśnie jak Joe. Tak, słyszałem o tym, słyszałem. I to jest właśnie potwierdzone, że to jest Joe, podobno. Gdzieś tam ludzie właśnie się do tego dopatrzyli. Że chyba ta rysy twarzy, że coś takiego. Czy jakieś znaki szczególne były. Helikopter ciekawe, czy on lata. Spróbujemy strzelić. Albo właśnie, wystrzelamy całą amunicję. Snajperkę weźmiemy. No, lata. Jeszcze raz czytamy. Spróbujemy zastrzelić. No, a tak właśnie kolega pisał. Ogólnie Mafia 3 jest fajna dla samego klimatu. Tej starej Ameryki. Lol, nie padł? Dziwne. A dostał strzałkę. Powinien paść. Coś chyba to nie wyjdzie. Już tam przyleciał, widzę. Z tymi na pokładzie, szturmowcami. Padali? Dobra, padli. Okej, okay, gitara. Aj, snajper zdjął. Jaką grę będziesz chodzić po Far Cry'u? Wiesz co, zrobimy pewnie losowanie. Znaczy w sensie losowanie, ankietę. I zobaczymy, co ludność postanowi, co będziemy przychodzić. Ale na razie w planach mam na razie Kangur Kakao, 13. I może Mafię? Coś takiego. No ale zobaczymy, co będziemy ogrywać. Witaj, Kaler. On padł? W sumie wezmę już teraz snajperkę. Helikopteru nie zdejmiesz, bo tam jest ten Kruger. A, to dlatego. No widzisz. W sumie widzę, że ty dobrze grę pamiętasz. Lepiej ode mnie. Aż trochę wstyd grać. Mógłbyś za mnie grać. Dobra, wymienimy. Dobra, mamy snajperkę. A co do GTA 5, moim zdaniem to jest ideał, a tobie jak się podobało? Wiesz co, pod względem fabularnym to jest ideał, to jest prawda. Te dialogi, to wszystko to jest idealnie sklejone, po prostu można z tego się pośmiać, można się wsłuchać w tą rozmowę. Po prostu się czujesz, jakbyś był tam w środku. Z Michaelem czy Trevorem. To jest gra idealnie stworzona, więc się nie dziwię, że Rockstar robi tyle lat kolejną część. Bo po tylu latach jeszcze nadal nie ma nic, żadnej informacji, czy będzie GTA, ale coś tam niby ludzie sugerują, że Vice City ma powstać. Dobra, zdjęty. Aj, aj. Nie padł? Jeszcze nie padł? Aj. I 12 razy się przeszło, no widzisz, no. W sumie też kiedyś przychodzimy, ale to już było bardzo dawno temu. Z jakieś może 6 lat temu się wydaje, że grałem ostatni raz. Więc tak o. Dobra, lecimy. Nie ma co się czaić. Może akurat przejdziemy to jakoś. A jeszcze nie grałem w GTA 5. No widzisz, no to jeżeli będziesz miał komputer czy powiedzmy konsolę, to warto się zaopatrzyć, bo gra jest genialna. Na swój klimat i na misję. Poczekaj, chwilę, się sprint odnowi. Zaraz pobiegniemy. Ale w sumie GTA San Andreas też jest dobre, tak samo jak Vice City.
GTA 2 nawet. A to już bardziej dla tych oldschoolowców, co robią taką graficzkę, powiedzmy, starszą. Dobra, biegniemy. Jazda, jazda, jazda. Okej. Okay. A ponoć ma być GTA 6 ma postacie na tych trzech kobiet, to jeszcze w dodatku prostytutka. A, nie wiem, nie słyszałem tego. Nie mam pojęcia. Skąd? Gdzie? Jak? Stamtąd? Nie powinien ich wyłapać wcześniej na radę. Tam jest jeden. To też. No będzie ciężko go stanąć w takiej pozycji. Może zagrobić kod 2, wiesz co? No może przemyślimy, ale prędzej niż kod 2 mi się wydaje, że może Medal of Honor wyszedł w grę. W sensie Aliet Assault. Ta starsza część. I potem może w listopadzie byśmy zrobili tego najnowszego koda, co ma wyjść dopiero. Singielka. Jeszcze nie jest? Nie są. Coś nie chce paść. Silni. Aj, ciężko tutaj będzie. Myślałem, że średni poziom to będzie jednak lekki, a nie jest gorzej niż się wydawało. Ja słyszałem, dlatego mówię, ale spoko. Miałem kupić Nixus One, bo złożyć kompa i tam grać. No w sumie wiesz, na kompie masz więcej możliwości, a konsola jest tylko do gier stworzona. Więc co tam wybierasz sobie, co wolisz. Gdyby były czasy familii, nawet nie widziałem. Jest to, nie mam pojęcia, Redis, nie mam pojęcia, musisz się innych popytać. Spytaj się na naszej grupie technicznej, może akurat ktoś ci doradzi. Albo nagracz to my. To jest masa ludzi, więc na pewno coś wiedzą. Może Blue Drain? No, w sumie może. Ale nie wiem, czy tam nie ma chyba jakichś aktów seksu chyba, tak? Potem może się YouTube do tego przyczepić. Z tego co pamiętam, tam kierowaliśmy to wampirką. Dobra. Może teraz się uda. Dobra, padł. Jeszcze tam jest dwóch. I teraz ten helikopter, w sensie, no helikopter się go wysłuchuje. Wejdzie? Chyba niezbyt. Słyszałeś to? Ojej, oj. Za blisko. Dobra, padł. Najnowszy kod wydaje się najwyżej spoko, bo to w sumie nic nowego wygląda jak World at War. No w sumie tak, bo wiesz, bo kod poszedł w bój od razu z Battlefieldem 1, no nie? Bo zobaczyli, że BF1 dobrze się przyjął, ma wielką sprzedaż. To musieli kiedyś skończyć z tym podbojem kosmosu, że tak powiem. I zacząć coś nowego. No ale w sumie to jednak lepiej, że postanowili zrobić coś w ramach pierwszej wojny światowej, czy nawet tam drugiej. Bo tego obecnie gracze wyczekują już od wielu lat. Dobra, padł. No, teraz mam prawie całe HP i kamizelkę, więc coś może z tego wyjść. A to są już NFS Payback. Pod względem graficznym, no gra wygląda subcio. A pod względem gameplayu, no to coś nowego, bo tam widziałem, że chyba będzie jakieś ciężarówki. Ciężarówki chyba tego ścigało, tak? Będzie można przeciwników tam obracać w pył, że tak powiem, inne samochody ich. No też zapowiada się elegancko. No ale w sumie w tym roku najbardziej czekam na premierę South Parka. Nie, tylko ten drugi. Co tam jeszcze było? Call of Duty. I coś jeszcze było. A, i w sumie Assassin's Creed, bo też wygląda ciekawie. Painkiller. O, Painkiller, no. Tutaj bym się z tobą zgodził. To może byłoby nawet warto grania na live'ie. Przepraszam. Dobra. Wszyscy pomijają GTA 4, to właśnie przy nim się powiem najpierw do wszystkich, co sądzisz. Powiem ci tak, GTA 4 ogólnie jest dobrą grą. W sensie pod względem graficznym jej silnik jest inny od piątki od San Andreas, bo pamiętam, że
Tam była możliwość wypadania przez szyby, była możliwość po prostu jakichś tam bujek interaktywnych, rzucania przedmiotami i tak dalej, a tego w piątce po prostu nie ma. Po prostu sama czwórka też miała klimat mroczny i może to właśnie to nadawało jej ten taki smaczek do całej gry. Bo to w sumie wyróżnia tak bardziej od GTA San Andreas czy piątki, czy na Vice City. No ale w sumie opinii tyle różnych uwag co do gier, no nie? Każdy lubi co innego. I każdy będzie grał w co innego. Ale dla zaliczenia całej klasyki, trylogii, to znaczy trylogii co mówię, no całej serii gier GTA, to warto ograć. Właśnie to ma być specjalnie tylko dla dorosłych, bo przemoc i nagość. No właśnie też coś słyszałem, że nagość ma być sporo. Ale też ogólnie słyszałem, że wzorowali się teraz na Wiedźminie trójce, że strasznie ma być podobne do Wiedźmina trójki AC. No ja sobie się nie dziwię, bo Wiedźmin zrobił furor na całym świecie i nadal się dobrze sprzedaje. W sumie właśnie wczoraj wyszedł tego materiał Darkhona, więc możecie obejrzeć o całym projekcie Wiedźmina, który trwa ponad godzinę. No dobra, to chyba tędy idziemy. Tak? Tak. Ciekawe, kto będzie się tego trzymał, Piotrek. Wynik, bo każdy lewa PEGI 18. No tak, większość osób polewa. Ale powiem wam, że spotkałem się kiedyś z przypadkiem PEGI w Empiku. Że pani po prostu nie chciała sprzedać gry dla dziecka. A dziecko miało na oko tam chyba, nie wiem, 12-13 lat. A gra była właśnie chyba 18+, więc powiedziała, że nie sprzeda i tyle. No i w sumie z mojej strony to było dobre zachowanie, że nie sprzedała tej gry. Potem mogłoby być coś na nią, gdyby powiedzmy matka przyszła, czy tam ojciec i się poskarżyli. O nie, no sobie padł, dobra. Myślałem, że nas zastrzeli. O, tu to jest kolega. Dobra. Już pomoc wzywają. No nie fajnie, nie fajnie. Dobra, pat jeden. Powinien go sprzedać na dowód osobisty. No nie wiem, czy by to wypaliło, ale w sumie to jest ogólnie dobry pomysł, ci powiem. Ale raczej by to nie wypaliło, mi się wydaje. Co tu się stało? Raczej to nie wypali. A cyfrowa wersja to byłby problem wtedy. Wiesz co, w cyfrowej wersji po prostu wystarczyłoby podać... Aj. Wystarczyło po prostu, nie wiem, podać może powiedzmy skan dowodu czy coś. Ale pewnie ludzie i tak by oszukiwali, by podawali czyjeś dowody i tak dalej. Więc to nie jest tak prosto. W sumie może ze snajperki strzelam teraz. O, i tego mu tam postrzelają. Na razie mnie mają dosyć. Dobra, przeładujemy, schowamy się. Czyli w ogóle przestało by istnieć, jak wszystko jest na Steamie. No, w sumie też racja. W ogóle ostatnio się Steam wycwanił, że wszystkie gifty, jakie były dostępne, to już teraz nie są chyba dostępne w ogóle w ekwipunku. Tylko trzeba chyba od razu komuś tam na konto kupować, żeby dostał tą grę. Naj. No, ja w sumie się nie dziwię, bo wszyscy robią ten biznes na tych giftach. Biznes jest biznes. Chodź tu. Gdzieś mutant chodzi. Tutaj widzę, można zrzucić ten kontener. Skąd? Z góry? Tam. Dobra. Jeszcze z góry. No, na mysz. Dobra. Pędzimy, pędzimy. Albo kamerka przed co? Przed PC po sprawdzeniu, jak to sprawdzi. No, ale wiesz, raczej nie wypali w naszym kraju, mi się wydaje. W ogóle chyba jeszcze nie ma takich ograniczeń nigdzie na świecie, z tego co wiem. Gdzieś strzelają cały czas. Co tu się dzieje? Tam chodzi jeden. Ciekawe, czy tego mutanta już zabili, czy nie.
Jak co, zapraszam was do zostawienia suba, łapki w górę, to się zawsze przydaje. I na 400 subów będzie jakby co losowanie gierki na stronie. Szkoda, że taka mała osoba jest na tym live. No widzisz, nic nie zrobisz, nie? Może będzie więcej. To jest dopiero, który chyba czwarty live, czy piąty może? Więc próbujemy, próbujemy. Miejmy nadzieję, że będzie jak najwięcej. Czas pokaże, jak to będzie. No. Przeładujemy. A wy na jakie premiery w tym roku czekacie? Nie bardziej? Wolfenstein, Assassin, czy coś innego może? Bo w sumie Wolfenstein był nawet spoko. Ten New Order. Ideal Blood. Gra bardzo dobra w sobie. I teraz pytanie, czy tutaj ktoś jest w tych kontenerach, czy wszyscy stali wybici? Czekajcie, wypnę sobie. Dobra, lecimy dalej. Jak to wyszła z Minecrafta, to od razu przybędzie 20 widzów. No, to tutaj raczej się zgodzę chyba z tobą. Bo mania na Minecrafta zawsze była i będzie. Ale na razie jakoś nie planuję Minecrafta. Na razie tylko stare gierki. Więc będziemy ogrywać typu właśnie gry Far Cry, czy nie wiem, Medal of Honor, coś innego. Strategie, nie strategie, tak dalej. Like zostawiam, lecę do roboty dalej. No spoko, Patryk. Spoko, spoko. Lecimy dalej w takim razie. Pozbieramy może jeszcze jakieś kamizelki, jeżeli zostały. Oj, skąd? Tutaj się schował. No jak się schował. Tylko ciężko z taką ilością HP. Ja tak w ogóle to czekam na kod wywoływany. Na razie tyle. No w sumie takie główne gry, że tak powiem, do czekania. Takich głównych firm. Bo chyba większość osób też czeka właśnie ten dodatek do Dishonored. Czy Far Cry'a. No ale Dishonored też fajna gra w sumie. Coś nietypowego. Jedni mówią, że podam do Preya. Ale zarazem też nie. Którym teraz? Górą trzeba przejść? Chyba górą. Ogólnie przechodziłem pierwszą część Dishonored na Xboxie, to nawet mi się spodobało, w sumie przypadło do gustu. Tylko, że moim zdaniem troszeczkę za mroczna. Ale może właśnie był taki zamysł twórców, że musi być taka mroczna. Przede wszystkim może Forza, demo jest na wieś, czy warto. A nie wiem, nie powiem ci, bo Forza nie grałem nigdy. Więc nie wiem. Musisz sam zadecydować. Czy ci to sprawi radość, czy też nie? O, kamizelka kolejna, przyda się. Tylko chyba te drzwi teraz się otworzą, tak? Szkoda, że ta stamina tak wolno się regeneruje. O, przeładuję sobie strzelba. Od razu. Tu coś jest? Nic nie ma. No to też zamknięte. A, bo może to trzeba. Właśnie. Podwójnie. Czy to nie tak, trzeba to jest to przejść, okej. Okay. Już tą kamizelkę weźmiemy. Bumblan like. Dzięki wielkie za lajkę, Bumblan. To dopiero demo 19 wychodzi, to sobie poczekam na demko do Forzy. A, spoko, spoko. Dobra, idziemy. Przez wentylację. Idziemy, idziemy. I tak nie jesteś na premierę tego roku, więc te pieniądze wydam na nowy komputer. No, powiem ci, że gry z roku na rok idą cały czas w górę. Bo jeszcze paręnaście lat temu, to za gierkę na premierę zapłaciliśmy 7 dych do 100 w porywach. A teraz po 150 albo wyżej. Więc wszystko do góry idzie. Jay, dzięki za suba. Wszystko idzie w górę.
Nie jest lekko. No, apteczka idealnie. Przejdziemy tędy, czy tutaj trzeba w to strzelić? W sumie statystyczny gracz pewnie na premiery roku wydaje mi się, wydaje chyba około, nie wiem, 200 zł, może 300 na rok. Przynajmniej ja tak myślę. Bo teraz właśnie większość osób nie stać na kupowanie nowych gier. Tylko bardziej po premierach kupują. Dobrze, chociaż że Dishonored dodatek jest 99, więc nie trzeba wszystko iść w górę. No tyle dobrze właśnie, to jest jedyny plus tego. Skoczę tutaj czy nie? Bo już nie wiem. Nie. Tam jeszcze chyba właśnie jakieś było rozwidlenie, z tego co pamiętam, w tunelach. Więc spróbujemy jeszcze tam. Ale to jeszcze zależy, czy ten dodatek będzie długi, czy też krótki. Bo jeżeli krótki, to no tak średnio będzie. Miejmy nadzieję, że jak najdłuższy, żeby jak najdłuższą zabawę zapełnić dla graczy. Tutaj coś będzie. Czy pusty tunel? Czy kółeczko sobie zrobiliśmy? Chyba kółeczko zrobiliśmy, to nie. Jak raz droga, to powiedz 150 zł, to czekać na wyprzedaży. No właśnie, trzeba czekać na wyprzedaży. Na jakieś kluczyki, czy powiedzmy w Empiku coś będzie, czy coś innego. To tak. Trzeba chwytać promocję, jak jest. Tutaj byliśmy chyba, tak? Byliśmy. No, rozbaliłem latarkę. Chcę kupić sobie Black Ops 3, cena po latach nadal trzyma się ponad 100. No bo wiesz, seria ogólnie Call of Duty nie się trzyma w miarze w cenie. To tak samo jak GTA właśnie, patrz, po tylu latach kosztuje nad ponad 100. Piątka. No w sumie jedynym takim, powiedzmy, taką odskocznią to jest Scott 4. Który w Empiku można było dostać za 30 zł, chyba pamiętam. Była taka raz opcja. Za 3 dychy był. Do kupienia. Wracam po neta. No spoko. A, awarię miałeś? No widzisz. W sumie właśnie też coś trochę przerywa. Ale nie tak często. Którym teraz iść? Bo tam było zamknięte. A, tutaj przycisk jest. No nie zauważyłem. Dobra. Idziemy window. The Sims 4 też. No, Simsy też się trzymają. W sumie w Simsy gra spora, duża część dzieci. Słuchaj, Jack, dzieci i chyba dziewczyn, co sobie przez obszar stoczni, więc powinieneś być teraz znacznie bliżej walki. W sumie ja sam nigdy w Simsy nie grałem, więc nie mogę ich ocenić. Jakoś nie mój klimat. Oj. A to już stąd strzela. O, to. Nie jest lekko. Amasz! No, jeszcze się odezwał po śmierci. Słuchaj, Jack. Udało ci się przejść przez. To może ze snajperki go zdejmiemy. Powinieneś być teraz znacznie bliżej walki. Wejdzie czy nie wejdzie? Chyba nie tak zbyt bardzo. Może to strzelimy? Dobra, git. Jeszcze kolejny. To jest tak słuszne. Dobra, padł. Nie rozumiem nawet czemu właśnie gry na konsole są o wiele bardziej tańsze niż na PC. No wiesz co, teraz też tak nie rozumiem, bo kiedyś właśnie gry na konsole były o wiele droższe. W sumie może były droższe jakieś na konsole, dlatego że PS3 na przykład miał kiedyś tego Blu-raya, więc to było w cenie. No ale dlaczego teraz to droższe na PC, to nie mam pojęcia. Po prostu taki zamysł twórców, że wszystko ma iść do góry. I tyle. Skoczymy czy nie? Dobra. Don't fight, run. No tak. Ale wiesz, wypadałoby ich pokonać w sumie. Żeby nie wypaść tego żółtodzioba. Spróbujemy ich tu zatrzymać. No widzę, że są kumple nasi. No karty też właśnie poszły w górę. Przez te wszystkie koparki. Które teraz panują na internetach, Bitcoin i tak dalej. Ale możesz spadnie w dół za parę miesięcy. Wszystko. Trzeba czekać.
sumie gdyby cena była normalna, teraz miałbym GTX-a 1080, a mam 1060, więc tak średnio. Ale na obecne gry wystarczy, więc nie ma co narzekać. Dobra, kamizelka. Przeładujemy wszystko, wszystko jest. Przeładujemy. W porządku. Dobra, lecimy. No. A, karty nie mam. Masz kartę, doktorku? Nie ma. Teraz gdzie jest karta, pytanie. Najgorsze w tym Far Cry'u są te karty, bo trzeba je zawsze znaleźć. Tak to denerwuje. Że nie wyobrażacie sobie. Może tutaj gdzieś? Nie. Chyba, że po rurach trzeba tam jakoś przejść. Albo tutaj wejść. Tą drogą. Mam tu kulę z twoim imieniem. Porę, nie? Znowu ci? Ajajaj. Rzuciłem granaty, padnę. Albo nie, on za daleko w sumie. Zaraz będę siak. Padaj. Wytrzymały jest. Bym się bał, gdybyśmy grali na najwyższym poziomie trudności. To byłby istny koszmar. No nie. Tylko, że... z 1500 też starczy BF1 na najwyższych. No wiesz, BF-a pograsz, nie? Na razie, ale za już za rok, powiedzmy, czy za dwa lata już jakieś nowsze gry, to raczej już pewnie nie. Wszystko pójdzie w górę. Ale przechodzimy. Tylko, że za cenę karty na przykład 1000... No tak, to jest prawda, możesz mieć konsolę. Ale wiesz, jeżeli ktoś potrzebuje, powiedzmy, komputera do pracy, do czynności codziennych, to już lepiej mu komputer kupić. I dołożę do tej karty graficznej, droższej. Jak nie patrzeć. Rozładuję to jeszcze. Wiesz co, PS4 jest właśnie takie cenie, a to jest chyba używka i jeszcze 500 giga chyba, tak? Że się nie mylę. Bo te terabajtowe są droższe. Tędy nie przyjdziemy. A, kartą, dobra, tu idziemy. Okej. Okay. Tam się nic nie da zrobić. No ale wiesz, na konsoli pograsz, na PC-cie pograsz. Ważna była rozgrywka jakaś. I żeby człowiek się nie nudził. Tam jest! No. Idę po ciebie. Padł, dobra. Żryj ołów. Ale dialogi na te lata są fajne, muszę przyznać. Nie odstają. Chociaż Wiesiek i tak wygrywa wszystko w dialogach. Ostatnio co porównywać do Wiedźmina. Tutaj coś będzie ciekawego? Czy nie? No coś się rozwidla. A nie wyjdziemy. Dobra, dalej pędzimy. Pędzimy dalej. Sprawdzimy ten szyb. Na najniższe możliwe ceny. No dokładnie, no. 500 giga. Jeszcze nie wiadomo jaki stan konsoli. Ale można pograć, żeby wszystko działało. Tylko pewnie, że teraz 500 giga to na obecny czas jest mało, moim zdaniem. Wszystkie aktualizacje, to dalej, wybieranie gry, czy coś innego. To powiedzmy, 2-3 gry już masz pełny dysk. Znaczy nie, no, może 2-3 gry to przesadziłem, no ale z 5-10. Dobra, pędzimy dalej. Oj, będzie ciężko. Coś mi się zdaje. Dobra, dalej do przodu. Elitarne oddziały Ziggera zablokowały drogę do windy, by zapobiec... Co, grana jest za darmo? Znajdź drogę do pomieszczenia ochrony, żeby otworzyć... No właśnie. A PC nie trzeba zapłacić za te rozgrywki online i tak dalej. Ale już w sumie patrzę, się ludzie przyzwyczaili do tego płacenia za Golda czy tam tego PS-a. Żeby móc pograć przez internet, więc... To już jest ich opcja.
Dobra, schodzimy. Chociaż w sumie jeszcze wam powiem, że nigdy nie kupowałem tego Golda na Xboxa. Bo w sumie nie opłacało się po prostu, moim zdaniem. Wolałem pograć na co miałem i tyle. A jak były dni otwarte na multi, to po prostu grałem w tych dniach otwartych, czyli haszak cebula. Typowy Polak. Dokocham PS3 za darmo multi. No właśnie, ale chyba coś tam mówi, że mają też zmienić. Że chyba ma być płatne, słyszałem. Coś tam Sony mówiło, ale pewnie nie jestem. Dobra. Tutaj widzę, że mamy hologramy tych mutantów. Tytanów. Wszystko super fajnie, tylko gdzie idziemy? Tędy nie wyjdziemy. Tędy. Czy ktoś tam jest? Nie ma nikogo. Teraz cię zorwę! Aj, ci jeszcze. Aj. Jeszcze spróbujemy. No jak widzicie, nie jest lekko. Dziwne. Jest wręcz chyba trudno, coś słyszałem. Ciężko. Dobra, padł. Czysto. Dobra, idziemy tędy. Coś się boję, że gruba będzie chyba. Dobra, cofamy. Gdybym wiedział, że PS3 ma darmowe multi, to nie kupował Xboxa. No właśnie, ale w sumie wiesz, na Xboxie masz inne gry niż na PS-ie. To jest też taka opcja. Xbox właśnie bardziej stawia chyba na gry RPG i takie shootery typu Gears of War czy Fable. W sensie Fable jako RPG, nie shooter. A Sony stawia bardziej na gry akcji w sumie, przygodowe, takie jak Uncharted czy Jax i tak dalej. Life mi się wczytaje, powiedziałem, że tego sobie główne zamówić się płacić i zabrak cheatów. No widzisz, no. No tak jest. Nic na to nie poradzisz. Teraz pytanie, gdzie jest arteczka? No tu jest. Może włączę w pole na telewizor. Wejdę? Nie, nie wejdę. No. Wkurzę trochę tak, niewidzialność, nie ma co. Co to za hałas? Musi być takie utrudnienie. Dobra. Czyli na samym Xbox dla dzieci, Sony, a Sony dla starszych. No, to jest w sumie kwestia sportna, bo wiesz, ja na przykład sam mam Xboxa i lubię bardziej gry RPG grać. Więc dla mnie akurat jest Xbox dobry. W takie Fable sobie pogram. Ale właśnie w Uncharted sobie nie pogram. A gra też jest super. Typu Lara Croft czy coś. Nie, nie, nie. Dobra, padli. Te jakieś widzę. Jakieś prace trwają. W jakimś kombinezonie czy coś. Przeładujemy MK. Ale w sumie gdybym miał teraz kupować PS jakąś konsolę, to na pewno bym kupił PS-a dla samego Uncharted, bo gra naprawdę jest spoko. Wymiata. A, padł? Chyba padł. Nie. Dobra. Jakby było PS Now w Polsce, to byś na PC pograł w z PS3. No widzisz, ani pogram tak. Polska jeszcze trochę do tyłu jest. Z technologią. Ale może w przyszłości to wyjdzie i do nas dojdzie. Czas pokaże. No to lecimy. Przechodzimy. Ale sporo jest gier na konsole ciekawych, których nie ma na PC-ta w ogóle dostępnych. Więc konsola to też jest jakieś rozwiązanie. Zawsze. Tutaj nic nie ma chyba. Gaszka z Chicago. Gdzie jest? Kojarzę, ci powiem. Nawet kiedyś grałem. Nawet nie wiem, czy kojarzysz tego. Legendę Sherwood Robinhooda. Te spoko gierki byłem do Chicago. To jest ta sama stylistyka gry. Czyli takie kamer RPG, tak? Coś dobrze mówię? Coś takiego. No ale gra też była kozak. Stare klasyki. Dobra.
Wiesz, może ewentualnie konto założyć nie polskie i pograć. No, też się można tak bawić. Ale komu się chceć, tak powiem szczerze, bo chyba nikomu się nie chciał, bo... Znaczy wątpię, że komuś by się chciało zakładać konto na inny adres i to się bawić po prostu. Jak mają dostęp do Polski, to raczej w Polsce zakładają ludzie. Mam nadzieję, że to był ostatni przełącznik. Dobra, dostęp do windy. W sumie właśnie, może Robin Hooda zagramy na live. To byłaby dobra myśl. No jakiś Robin Hooda jeszcze mam, pamiętam kiedyś z rozetki starego. I jeżeli pójdzie, to można pograć. To teraz w ogóle jest duży hype na Herosów, zauważyłem na YouTubie. Każdy ich ogląda. I że to nie przyszedł do gustu. No wiesz, to właśnie od gustu zależy, nie? Ale z tego co widziałem, jako gra przygodowa, to moim zdaniem naprawdę spoko. Szacunek za to, co zrobili. Bo gra jest na wyższym poziomie. Ja ci powinien teraz wyjść. A, cofnąć się pewnie muszę. Szacunek ten pójdę. Ale jak lubię koda, to chyba nie ma co porównywać. No, w sumie wiesz, tak jakbyś porównał powiedzmy Gothica do Battlefielda, nie? To jest co innego. Nie ma porównać co dwóch różnych stylów gier. Tędy? Może Mocha? Mocha, czy mówisz Elohor, tak? Wspominałem właśnie, że można było wybrać. Bo mam Aria Saul z dodatkami. Spokojnie. Tylko jest teraz pytanie, czy pójdzie w ogóle na tym komputerze. Czy się odpali. Bo może być tak właśnie, że się odpali. Będzie kłopot. Się napiję, bo już trochę mi język lata. Tak, Medal of Honor. No właśnie. No to jeżeli odpali, jeżeli pójdzie, to ogramy. Gwarantuję ci to. To na razie skończmy Far Cry. Lecimy na dół. No tak, Win 10 dokładnie. Ale jak widzisz, Far Cry po prostu odpalił się jakoś. Jakimś cudem. Próbowałem też w ogóle Herosów trójkę odpalić, ale... nie działają. To się na BS nie działa. Pewnie musiałbym nabyć edycję HD. Wreszcie mam tę starą z kolekcji. Nie z DS, tylko z Excel Classic. Nie wiem, czy kolejny czas, to serio. Jest pudełko. Oj, oj, oj. Się porobiło. Dzień dobry, cześć swoim, cześć. Opadaj no. Wiesz. Chyba trzeba było jest blisko niego biegać, żeby to łapę zaszatkować. Tylko za głośno grań, słuchajcie, czasami. Wiesz co, ściszę. Dzięki, że mówisz w ogóle. Ściszę. Coś tak oddamy. Dobra, może teraz będzie lepiej. Skąd? Aj. Jak on w pudełku oryginalnego, można pisać do ja dostaniesz kopię do rodziny z darem ducha. A, mówisz? No to miło. Ale w sensie mówisz, że mam pisać do supporta, czy na fanpage'a na ich stronę? Bo zbytnio nie wiem gdzie. Czy to bez znaczenia? Gdzie napiszę? No dawaj, widzę, dawaj, dawaj. Tak, do supporta, no to napiszę, wiesz? Ale raczej wydaje mi się, że po tym, po Far Cry'u może coś innego zagrałem, w sensie jakaś odskocznia RPG, czy wyścigi, coś innego. A potem właśnie zagrałem Mocha. Jak kończymy kolejną grę. To strzelać teraz pytanie. Po prostu wiecie, że nie było tak nudno, nie? Że zawsze strzelanki, czy coś innego. To na zmianę. No, padaj, padaj. Gościu. Dobra, padł. Gitara. Tam jest jeden. Będzie ciężko tutaj. Dobra, minus. Ale w sumie Medal of Honor też zajebista gierka, tak powiem. Bo wspomnienia są niezłe z tą grą.
Co moim zdaniem na tym Medal of Honor jest lepszy od Call of Duty. Ale to takie moje osobiste zdanie. I ten starszy Medal of Honor, nie ten najnowszy. PUBG'a zagraj. A wiesz co, PUBG'a musiałbym kupić na początku. I ogarnąć tą całą mechanikę. Bo w sumie nigdy nie grałem w te gry z typu HiZ czy... znaczy H1Z1. Czy właśnie PUBG. Ale widzę właśnie, że też ludzie cały czas grają. W to. No. Jak mnie ta stamina denerwuje, że nawet się nie można poruszyć do przodu. Dobra. Ale tak jak mówię, na razie będą klasyki. Może akurat to się spodoba publiczności. Bo po tylu latach warto coś odświeżyć. Nie wiem jak innym, ale mi bardzo przyjemnie oglądało się The Walking Dead. Co myślisz? W sensie mówisz The Walking Dead, że gra czy serial? Bo jeżeli serial, to nie oglądałem. I w sumie gra też nie grałem. Więc tak nie wiem zbytnio. Ale Patryk za to oglądał i grał. Czyli mój kolega z fanpage'a. Więc on mógłby wam godzinami opowiadać o zombiakach. Poddaj się, koleś. Albo może jeszcze zagramy teraz Batmana w Far Cry'u. Czy taka półbiatyka, czy to jest półbiatyka, pół gra detektywistyczna chyba, nie? Akurat Arkham Asylum. No padaj. Kilka razy na darmo była. No wiem. Powiem ci, że nawet wziąłem. Ale jeszcze nie ogrywałem. Ale recenzje są bardzo dobre. Z tego co wiem. Każdy poleca. Ale już mi to wpienia, jak oni skaczą. Będzie ze snajperki człowiek zdjęć. Chcesz spróbować? No, jak mi się podstawił pod nogi. No. Kumplu, nie skacz tak. Dobra, padł. Wiesz, pisał do... A, no spoko, spoko, to nie będzie z tym problemu. Wszystko jest na miejscu. Jest na spokojnie. Albo może jeszcze kiedyś w przyszłości Bioshocka ogramy? O, też jest myśl. Też się cieszył kiedyś dużą popularnością w swoich latach. I był dobrze przyjęty u graczy. Dobra. Będziemy, lecimy dalej. Przeładowane wszystko? Chyba tak. Mógłbyś nagrać Turoka. Wiesz co, nie wiem czy Turok jest w ogóle gdzieś dostępny teraz na Allegro czy jakichś tam innych stronach internetowych. Bo sam go szczerze nie posiadam, nigdy go nie kupiłem. Ale słyszałem, że jest nawet gierka. Tak bo tam z dinozaurami się chyba coś grało. Lezę powietrze czy nie? O kurde, się wkopałem. Mogłem nie odpalać. No, chyba nic z tego nie wyjdzie. Muszę przeczytać. Trzeba sobie być pierwszy. A może Wolfenstein? No, Wolfenstein też w sumie spoko. Byłby. Czemu by nie? Ale mówię, jak na razie mówię. Na razie zrobimy coś... znaczy w sensie odskocznia od FPS-ów, coś innego. Może być jakieś RPG, czy biatyka, coś innego. A potem znowu wrócimy do FPS-ów. Może właśnie tego mocha nagramy. Dobra, lecimy. To nie, gdzie lecimy? Tutaj nie, chyba trzeba do góry. Chyba dwa kupić, dwa tam za 30 zł. No widzisz. Promocja, dobra. W miarę. Gdzie w ogóle lecieć? Chce się płynąć. Gdzie mam płynąć? Pytanie. Do góry? Czy nie do góry? Chyba do góry, tak. Do góry.
No tak, po to wodę właśnie odpaliłem. Dobra, git. Wiesz co, do Mortal Blade to raczej nie, bo to jest za długa seria moim zdaniem. To można grać i grać i grać. I tak nieskończoność w sumie. Cześć Gorillos. To jest za długa seria raczej. Jakie 20 roki zrobić za tym mówisz? A to można obczaić. To popatrzę potem. Czemu by nie? Dobra, lecimy dalej. Ty chyba nikogo... Nie, jest! A, nic nie ma w tym. No, to nieźle. Wywołałem mutanta z lasu. Ja to nie razem przyszedłem w Far Cry 2, w Harkę wojenną. No, powiem ci, że ta misja z Kryptorem właśnie była trudna. A co do Far Cry 2, to przyznam ci szczerze, że też nigdy nie przyszedłem do końca. Po prostu był dla mnie za nudny. Jakąś tam akcji nie było czuć w ogóle w tej Afryce. Więc nie jesteś jedyny. Ale moim osobistym zdaniem to najlepsze właśnie Far Cry 1 i Far Cry 3. To są dwie dobre gierki. Tylko, że w sumie Far Cry'a trójkę robił Ubisoft całkowicie, a jedynkę Crytek. Więc to jest co innego. Inna przygoda. Gdyby pewnie Crytek miał jeszcze prawa do robienia kolejnych części, to mi się wydaje, że pewnie jeszcze byłyby jakieś mutanty. Sam kontynuacja. Pojedyncze. Oczywiście z ich strony kontynuacja. Dobra, go teraz załatwić pytanie. Mam snajperkę. I mam ten karabinek. A on już idzie, dobrze. Może go z tego strzelam. Ojej, już blisko jest. A strzel. Padniesz? Ależ wytrzymałe. Nie. Za ciężko, za ciężko. Pewnie było po polsku, jakby Crytek robił, a nie gubił. No, pewnie też mi się tak wydaje. W sumie ogólnie ostatnio Crytek pisał, że ma problemy finansowe. Ale jakoś tam grę... w sensie, potem do Left 4 Dead mają wydać. Czy jakieś prace trwają, tylko że to nie ma być z zombiekami typowo. Tylko jakieś przygoda w czarnym lesie chyba, tak? Coś takiego. I tam mają być pająki i inne stwory do zabijania. Ogólnie tacy nocni łowcy. Co jeszcze określić? No, Crysis jest w sumie spoko grą. Jest to taka futurystyczna strzelanka. Jak wychodziła, to w sumie nie było czegoś jeszcze takiego w branży gier. Że powiedzmy masz kombinezon, możesz modyfikować broń. Możesz niszczyć domki, palmy, samochody i tak dalej. W sensie, no, grafika była na bardzo wysokim stopniu i nadal jest. I to każdy pamięta i będzie pamiętał. Ale moim zdaniem po Crysis Warhead to już się jakoś tak Crysis skończył w ogóle. To już nie było to samo. To miasto to już nie ta dżungla. To niby jest tam miejska dżungla, ale to już co innego. Padnie teraz czy nie? Oj. Nice. Chyba trzeba go minąć, muszę się z nim strzelać. Tylko strata czasu. Teraz przebiegniemy. No spoko, słoniu, trzymaj się. Załatwione. Dzięki za radę, Doyle. Dobra. Teraz próbujemy go obiec. Nie ma co się z nim strzelać, bo to dużo to czasu zajmuje. Dobra. Okej, jesteśmy. No, skakuj. Dlaczego nie ma mojego słowa, to się psuło? A, nie wiem, nie mam pojęcia, wiesz? Może, a w sumie wiem. Jeżeli masz ustawione konto na YouTubie na prywatne, to subskrypcja ciebie nie pokaże, po prostu musisz się ustawić na publiczne. Na publiczne konto na YouTubie, wtedy subskrypcja wyskoczy. Więc może od tego.
Dobra, mamy wszystko? Niech podejdzie tylko. Idzie już. Niech podejdzie. Kumpel bliżej. Dobra, jedziemy. Ajajaj. Nie, to chyba nie był dobry pomysł. To chyba nie był dobry pomysł. Kolejny. Oj, oj, oj. Dobra, padł. Gdzie jest apteczka? Przydałaby się jakaś. O, jest. Ale apteczki nie mamy. Muszę się... Cofnę się, zobaczę, czy tam było coś. A chyba, że tam kumpel czeka, no właśnie. Może go załatwimy? Może się uda. Dlaczego stream jest się... A, wiesz, nie mam pojęcia. Chyba nie ustawiłem. Na zewnątrz stream ustawię, jakby co. Więc spokojnie, ale chyba też dobra jakoś, nie? Nie jest najgorzej. No, to było zwolone, dobra. Tylko amunicję zmarnowałem. No, one żyją. Lol, myślałem, że nie żyły. Tak myślę, czekam, co z nimi jest. Nie tak? Mam złe wieści. Próbowałem wezwać pomoc z zewnątrz, by nas stamtąd zabrano, ale jest pewien kłopot. Co jest, Harland? Krieger ustawił pole elektromagnetyczne blokujące transmisję na zewnątrz. Jesteśmy zagłuszani. Będziemy musieli je wyłączyć. Zabiorę was wkrótce. Co więcej, powinno mi się udać dostarczenie was do źródła pola. W pokoju znajduje się boczne wyjście, a ja jestem w jachcie na zewnątrz. To powinno nas doprowadzić do głównego obozu Kriegera. Może uda mi się tam rozejrzeć i znaleźć sposób na jego zamknięcie. Róbcie co chcecie, ale wieje. Jak tylko dostaniemy sygnał do ucieczki, nawet mi za to wszystko nie płacą. No i kolejny rozdział mamy. No widzę, że jeszcze mam kolegę z Rosji. Ale chyba się z nim nie dogadamy. A gdzie można w ogóle zmienić prywatne na publiczne? Nie wiem dokładnie, nie wiem gdzie. Ale wiem, że wczoraj właśnie też jeden kolega na streamie miał problem z tym, że osoba mi nie pokazało. I mówił, że właśnie gdzieś zmienił w opcjach na YouTubie i potem było wszystko okej. Po prostu zobacz w opcjach, to nie wiem, w profilu kanału czy coś, czy profil kanału i tak dalej. Dobra, co tutaj mamy? Już są nasi kumple. Nareszcie trochę światła. Nie ma tych mutantów. Ty to skakało, biegało. Ale widzę, że mają kaski. Więc nie będzie tak łatwo ich zabić. Nie będą tak łatwo padać. Skąd? Gdzie? Jak? Plecy? Skanuje mnie? Lol, przez domek? Nie, to są cheaterzy chyba ewidentnie. Ewidentnie ktoś tutaj cheatuje z nich. Jakieś haksy mają, haksy. Jakub Dziarmaga, elo, siema, siema. Pierwszy hitman. Pierwszy raczej nie, wydaje mi się, bo to była za bardzo toporna... Za bardzo toporne sterowanie, bo wiesz... Prędzej Absolution byśmy grali. A co ściągniesz, ściąganie modu na grafikę do gier? Jeżeli to jest legalne, to myślę, że jak najbardziej no tak. Bo to jest nie lepsza gra. I człowiek może nacieszyć oko, nie? Czymś nowym. Więc jak najbardziej na tak. Jakub, nie pamiętasz? No, jednak nie pamiętam cię, sorry. Ale teraz się możemy zapoznać. Dupa blada. O, widzisz, teraz ci się udało. Czyli tak ustawiłeś. To wszystko jest okej. Okay. Coś kolega z Rosji pisze, ale chyba się nie porozumiałem z nim. Nie dogadamy się. Tam są, ja coś widzę. Słyszałeś coś? Byśmy popatrzyli? Hej, kto tam? Ten się nie rusza w ogóle. Coś nam Andrzej pisze. Się chowają za drzewkami. Jak... Ajajaj. Teraz dał radę, grasz może w LoL'a? Jak jest teraz możliwość zagrania razem z tobą? Wiesz co? Co do zagrania razem ze mną, to będą organizowane gry z widzami, jakby co. Ale kiedy to dokładnie nie wiem.
Na razie spróbujmy ograć do końca Far Cry'a, a potem pomyślimy co jak. A czy gram w LoL'a? Tak, gram w LoL'a. I aktualnie mam Silver 5. Wcześniej miałem Golda 1, ale spadłem. No bo były nieprzyjemne akcje. A co do tego, na jakich linii gram, to gram na linii jungla, support i mid w sumie. Czasami top. Ale ADC w ogóle nie trafię. To nie jest gra dla mnie na ADC. Chyba muszę z innej pozycji zająć. Jeszcze raz, czytam. Are you from? We are from Poland, wiesz? You know? We are from Poland. This is a Polish stream. We are playing Far Cry. Wezmę może angielski, to może zrozumie. No właśnie, już powiedziałem. Nie czekasz, ale ja się ciepłam o profil na Steam. Jakub Ciermaga? Czekaj, czekaj. Chyba jakoś niezbyt, nie. Jeżeli masz to mi oświeć, to będę wdzięczny. Chyba, że guzik, ale chyba nie. Jak mi oświecisz, to ci powiem, czy cię znam, czy cię nie. Dobra, z tymi osłami nie. Zamki lepiej. Dobra. Na Facebook? Nie, nie kojarzę. Dobra, padł. Kolejny. Ja zrobię 4, więc poziom w miarę równy. No widzisz, się może się jakoś zagrali. Jak była promocja w lato? No, ale promocja na co? Padasz czy nie? Padaj. Dobra. Apteczka, spoko. Na wszystkie gry. Ale w sensie, że robiliśmy promocję, czy co? Bo nie kojarzę, szczerze powiem. W sensie, coś mi nazwisko coś mi świta w głowie, ale na chwilę obecną nie kojarzę. Musiałem sprawdzić, to bym zobaczył na Facebooku. Gdzie tutaj oni mogą być teraz? Potem sprawdzę i ci powiem, wiesz? No chyba, że teraz mi napiszesz na czacie, o co dokładnie chodzi. No nie, dlatego mamy postawę. Tutaj trzech jest. Tam pływają motorówką. Zajmiemy ich, czy nie? Chyba, czy nie? Nie, za prędko. Pływają. Jakby za wszystkich zapraszam do zostawienia łapki oraz subskrypcji. To się przyda na rozwój kanału. A na 400 subów poleci kozik na Steama. Więc zapraszam. Chcesz więcej? Proszę bardzo. Padł. Wiesz co, tak, to jest myszka i jeszcze LEDy z komputera. A co, widać, odbijają się na streamie, czy jak? Dobra. Trafimy? Nie. To są LEDy. Dobra, teraz trzeba tam dotrzeć. Tego punktu. I zaraz zobaczymy co dalej. Szkoda, że nie mam pestek do strzelby. Przydałoby się bardzo. Przydałoby coś tutaj, widzę, że jest chyba. Jakieś strzały? O! Kolega. No. Dawaj, dawaj. Padł? Padł chyba, dobra. Mamy go z głowy. A jakiś stary czołg. Zostałości po wojnie. Dobra.
Co ten głos zrobi? Chyba nic. Nie zrobił takiego. Okej, okay, mam ładunki wybuchowe. Dobra, Doyle. Mam materiały wybuchowe. Świetnie. Pierwsza wieża powinna być na północy. Teraz do wieży trzeba dojść. Może łódką, gdyby się udało ich zdjąć. Dobra, padł. Jeszcze z działkiem tam. Dobra. Ale kolejni widzę, że pływają. Wiesz, co mnie zwracają? Nie. Może ich zdajemy z działka z łódki. To będzie lepszy wybór. Coś tutaj widzę, że kręcą się dookoła mnie. No. Dobra, jeszcze jeden ten z działkiem. Aj, był szybszy. Był sprytniejszy. Dobra, Doyle. Mam materiały wybuchowe. Świetnie. Pierwsza wieża powinna być na północy. To może teraz się przyjdziemy jednak. Żeby tak często nie padać. Jeżeli macie jakieś propozycje gier do grania na streamie albo z widzami, to możecie pisać. Wszystko przemyślimy. Bo gry z widzami na pewno będą, jak mówiłem. Z tego nie ma co się obawiać. Tędy wejdę, czy nie? Chyba nie. Tędy nie wejdę. Ktoś... O, gdzie się zaczaił? W dżungli na mnie? Lol, no wolę być może pograć z widzami. Zrobić parę rund. Jakieś drużyny. I też będzie zabawa. Ajajaj. Chyba ich nie trafię. Nie ma szans. A nie, jednak trafiłem, no proszę. Jeden pat, ale jeszcze w łódce został. Kumpel. Gdzie, skąd, jak? Tam jest jeden. To jest snajper chyba, tak? To był snajper. Teraz pytanie, co zrobić? Tych zabić, czy płynąć? Profesjonal gamer, dzięki za sobą. Dzięki wielkie. Już się pestki skończyły, niedobrze. Tu jeszcze jeden nabój. Może przepłyniemy jakoś. Powolutku. Na drugą stronę brzegu. Ale teraz lepszy klimat, jak się skończyły te laboratoria. Nie ma tych mutantów przynajmniej. Oj, już mnie wypaczyli. Serio? Ten też? No nie wierzę. Nie, 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 nie. Chyba trzeba ich jakoś zabić jednak. Albo w sumie może w motorówkę przypłynąć. Dobra, Doyle. Mam materiały wybuchowe. Świetnie. Pierwsza wieża powinna być na północy. No, padaj, padaj, padaj. Dobra. Gitara. Może jakieś gry samochodowe, jak mam kraju, jeśli nie mówię, to dirtowanej. W sumie wiesz co? W Dirta w sensie nigdy nie grałem. Grałem kiedyś Kolina, to chyba 06 było. I raczej one by nie poszły, mi się wydaje. Prędzej może jakiś tego, Need for Speed czy coś. A może coś innego, jeśli Burnout? Nie mam pojęcia w sumie. Na chwilę obecną. Ale gier wyścigowych jest sporo. Albo Flatout? O.
A to też był spoko kiedyś, kiedy się grało. Się jeździło samochodami do celów, w sensie była wielka arena. Się rozpędzało samochodem i potem skakiwało się na taką jakby strzelnicę, tak? Dorzutek, coś takiego. Grało się o punkty. Też stare gry. Albo jak wcześniej mówiłem jeszcze, wcześniej na wcześniejszym streamie, że może coś bardzo starego, czyli typu powiedzmy Tony Car, czyli takie wyścigi jak Crash Bandicoot czy Mario Kart. Też kiedyś były bardzo fajnie przyjęte. Grałem w Colina. No, Colina właśnie były spoko. Były bardziej uważane niż chyba Need for Speed wtedy. Po prostu bardziej była szersza, szersze było grono odbiorców na Colina. Na Need for Speed mi się wydaje wtedy. Dźwięk KM. Przepraszam. Widzisz coś? No. Padli, dobra. O, nie żyją. Skubani. Dobrze się trzymają. Dobra, jest pierwsza wieża. Teraz ją wysadzimy. Już nas nie zabiją. No, czemu nie padasz? Halo? Skąd jeszcze? No nie, jeden mnie dobił, nie wierzę. Jeden, jedyny. Tak było wszystko zrobione. Teraz sobie lepsza farza za ten Fast Adventure, co nie wiem. No, powiem ci, że za bardzo nie jestem w temacie aktualnie ciekawych, więc nie wiem. Ale ludzie go nie chyba chwalą w Forze, z tego co słyszałem, jest dobrą grą. Ale wydaje mi się, że chyba NFS przebije popularność, jak wyjdzie ten nowy Forzy. Dobra, płyniemy jeszcze raz. No, a rybki, bąbelki. No, grafa jest fajna, jak na te lata. Jest git. Dobra. Wejdzie? Nie. No, padnie czy nie padnie? Ile padnie? Średnio. Tutaj są. Skąd jeszcze? Skąd? No, chyba z Łodzi. Za szybko. Tak, teraz porównaj Grida z Projekt Carsem. Nie grałem w sumie w Projekt Carsa, więc nie powiem, ale w Grida grałem, w dwójeczkę. I w sumie była spoko opcja, tylko że najbardziej wkurzało to, że były potem DLC w formie samochodów. I to po prostu moim zdaniem trochę zabiło tą grę. No w sumie ludzie grają, ale już chyba mniejsza część osób. To było od groma tych DLC z samochodami. Właśnie najgorsze rzeczy, co można zrobić, to wydać DLC, który po prostu wpływa na rodzaj gry. W sensie na, po prostu na kontakt z graczem. Gracz po prostu staje się lepszy, za kasę i tak dalej. To jest najgorsze, co może być moim zdaniem. Teraz trzeba tych wybić, tylko jak? Boże, ci mnie gonią. Gonią ci. Oj, ten średni poziom jest ciężki. Dobra, po problemie. Może teraz się uda przetrwać. Tylko namierzymy ich wszystkich. Jeszcze gdzieś? Chyba nie. Próbujemy wystrzelać. Chyba padli wszyscy. Okej, pędzimy. A, w symulatorze jakieś ogrywa się, nawet jakieś na przykład... Wiesz, to w symulatorze żadne nie grałem, szczerze ci przyznam. Ani w te farmingi, ani w te... tych mechaników. Już jesteś. Po prostu jakoś mnie do tego nie ciągnie, ci powiem, wiesz? Wolę bardziej jakieś strzelanki, czy biotyki. Czy gry RPG, albo strategie. To jest bardziej mój klimat. No ale wiecie, kto co lubi, nie? Jeżeli wydają co roku nowe symulatory, to pewnie mają wzięcie, bo tak by nie wydawali. Wszystko dla graczy.
Dobra, trzech z głowy. Teraz podjechać i tylko tam ładunki wsadzić. Możesz podłożyć materiały wybuchowe. Ale pewnie tam jeszcze będą gdzieś zaczajeni. Na pewno w sumie, no co? Jeszcze jeden. Dobra. I teraz powinien chyba jeszcze jechać. Powinien jeep jechać. No, jedzie. Dobra, jeszcze. A wszyscy zdjęci. Ja tak grałem we wszystko, tylko nie w online. No, kto jak lubi, właśnie mówię. W sumie w online to tylko kiedyś grałem w Metina. I chyba w sumie tyle. Nic więcej. Ale kiedyś właśnie pamiętam, że katowałem jeszcze mod do Half-Life'a w Wiki. Pirates Vikings and Knights 2. To jest spoko gierka. Czysty mod po prostu, że gra się wikingami, rycerzami i tak dalej. Przyjmuje się flagi złoto. Ma się super umiejętności. I gierka jest do tej pory rozwijana. Ma wzięcie, ludzie grają. A co najlepsze, jest darmowa. Jeszcze tutaj wybijemy, zaraz budynki podłożymy. Czysto? Chyba wszyscy. Tutaj. Wow, co to się stało? Lol. Ktoś bazookę ma. A, Quake. Wiesz co? Co do ogrania Quake'a też może pomyślał. Może i tak, bo to jest w sumie taki horror bardziej. Albo w sumie może w stronę Duma się skusić. To też byłaby opcja. Pamiętam, że jeszcze jakiś popularny Quake Wars. Ale chyba się nie przyjął za bardzo. W sensie nie przetrwał do obecnych czasów. Stara Penumbra. Wiesz co? Wstyd się przyznać, ale nigdy nie grałem w Penumbra. Więc nie mogę ocenić. Ale recenzje słyszałem, że są dobre, bo to chyba polski rogu, nie tak? To Penumbra. Więc może akurat... Tam jeszcze jeżdżą. Nie wejdzie. No prawie w sumie. No, Polska właśnie, o tym mówiłem. W sumie może można byłoby jeszcze ograć Call of Juarez. To był dobry pomysł. Też polska gierka. Spoko strzelanka. Mogę robić kochać tę grę. No cieszę się, że ci się podoba. Właśnie teraz powracamy do starych wspomnień przez takie gierki. I będzie ich więcej, jeżeli się uda. Padł chyba. Dobra. Oj! Amunicja, dobra. Myślałem, że to strzelby, jednak nie. Lipa. Dobra. Lornetko, pokaż mi, gdzie są. Tam jest jeden, tak? Dwóch. Dobra, jeszcze jeden. Tam gdzieś jest. Zaraz go znajdziemy. Padł. Może spaghetti jakieś, czy coś? Widzę na stole. Niedojedzony obiad. Widziałeś to? No, trójka. Wspaniałych. Już padłem. Dobra. Zakłajka chyba wychodzi na wersję, chociaż... W sumie nie wiem, wiesz, ci powiem, wiem, że obecnie jest jakiś Quake Lag chyba. I cieszę się sporo popularnością na Steamie. Chyba nawet są organizowane turnieje, z tego co wiem. Gdzieś za granicą. Więc... Pewnie ma się dobrze. Ale czy nowa część ma być, to nie mam pojęcia. Dobra. W sumie nadmarzam byłoby ograć Duma 1-2, to już chyba byłoby za bardzo retro gierka. Nie wiem, czy komuś by się to spodobało. Bo w sumie rok temu pamiętam, że Sonega wydała w pomarańczowej edycji kolekcji Duma od 1 chyba do 3, coś takiego, czy tam 1-2, już nie pamiętam, odświeżoną wersję, że działa na obecnych systemach i tak dalej. No po prostu tylko zainstalować i grać.
Więc sam nabyłem. Dobra. A generator gdzieś... No widzisz, no to właśnie był teraz ten wcześniejszy dostęp. Czyli jednak tak. No ale chyba jakieś turnieje też są organizowane, coś słyszałem. Że coś robili podobno. Ja dokładnie nie wiem, bo się w kolejkę nie zagłębiałem. No teraz w sumie masa tych turniej do CS-a, do LoL'a, do Hearthstone'a, do Doty, do StarCraft'a. I chyba do PUBG'a mają robić jakieś turnieje, słyszałem. Bo ostatnio na Steamie przekroczyło, w sensie w czasie jednej sesji gry było zalogowane chyba 1 milion osób naraz, więc no całkiem niezły wynik. Czy to była beta kolejka jakaś? A, no to widzisz, to beta. Nie? Ło, ale fart. Teraz przydałby się zapis, ale szkoda, że nie ma tej opcji. Byśmy zapisali, byłaby gitara. Byłaby gitarka. Dobra, płyniemy. Na wyspę marzeń. Nie gap. Rozmawiają o czymś. Posłuchaj tego. Dobra, zabawimy się w snajpera. Jak jeszcze mamy naboje? Może dwóch trafię, czy nie? Nie, jednego tylko. Tylko jeden shot. Zresztą na górze są. Teraz tylko wczesny dostęp jest. O, to widzisz. Wczesny dostęp do gry. No i tak ludzie grają, sobie korzystają, nie? Są zadowoleni. Jest tyle gier, że można przebierać i wybierać. I tak nie będzie czasu na ubranie wszystkiego. Ale w sumie ostatnio był koleś, który ograł wszystkie gierki na NES-a. W sensie, no, nie w jednym czasie, ale po prostu po roku czasu wszystkie ograł na 100%. Więc szacunek. Nazywał się chyba Mexican Runner, czegoś tak, z tego co pamiętam. Wszystkie gry jakie się dało, nawet te z gadżetami, w sensie powiedzmy jakaś tam melodyjka czy coś innego, czy granie na gitarze, takie rzeczy. Trzeba mieć głowę, żeby to wszystko przejść. Tutaj mało, o, amunicja dobra, teczka. Kamizelka i co, idziemy dalej. Dobra. Jakby dwa gry co dwa, to może byłby na to czas. No, wtedy byłby czas, powiem ci. Bo w sumie taką taktyką idzie, żeby, no w sensie taką taktyką. No, rok to się posługuje, nie? Że po prostu wydaje grę, powiedzmy, raz na kilka lat. I gracz czeka zawsze, bo wie, że będzie na co czekać. Na serio, nie? I to się sprawdza już od kilku lat. Bo GTA wyszło w którym roku? W 2013 chyba, tak? Mam teraz 2K17, teraz 18. Ale coś mówi, że chyba jeszcze Paliego mają wydać. Dwójkę. Tylko to jeszcze niepewne informacje. Więc tak średnio. Tutaj coś... Ktoś siedzi w trawie, piszcze. Ale fakt, gdyby wydawali gry wszystkie gry co 2 lata, to byłaby szansa na ogranie. Już większa niż teraz jest. W 15? A na PC właśnie, na konsolę wyszło chyba w 2013, z tego co pamiętam. Bo wiesz, bo ogólnie się liczy od kiedy wyszła wersja pierwsza, czyli powiedzmy ta niby ta beta, tak czy tam. No w sensie chyba się za betę używa wersji na Xboxa i na PS-a. Trójkę. Potem właśnie wyszło na PC-ty, potem na PS4. I dodaje właśnie ten tryb z pierwszej osoby. Dobra. Ktoś we mnie strzelał z bazuki, ale skąd? Nie mam pojęcia. Nie wiem.
Amunicji też mamy mało. Tam się chyba... Nie, myślałem, że to się zapakało ktoś, a to była papuga. Ale w sumie GTA jako seria też jest dobrą grą. Mieli dobry pomysł, żeby coś takiego zrobić. Bo się przyjęło naprawdę bardzo dobrze. Tak, 2013 co... No, chyba też właśnie coś słyszałem, że 2021. Chyba tam ktoś odkrył jakieś easter eggi w piątce, że prowadzą chyba na ten trop właśnie w sensie tego roku. Coś tak słyszałem gdzieś. No w sumie w GTA 4 były tam jakieś easter eggi prowadzące do piątki. Jakieś tam place zabaw, coś takiego z wizerunkiem Winewood. O proszę, tu jestem. Tylko amunicji nie mam. Tam na dole są. Oj, oj, oj. No niedobrze, niedobrze. Jest na wcisku na jednej ze ścian. A, widzisz, no właśnie. Więc o tym właśnie mówiłem, że ktoś tam coś znalazł i jest jakaś data właśnie może nakierowująca na wydanie GTA. Gdzie tutaj dać te ładunki? Tu? Nie, a tu, dobra. G6 to chciał co-op single. No, to było coś ciekawego, coś nowego w ogóle. W sumie w ogóle mówili, że robili GTA San Andreas. Znaczy, w sensie chcieli wprowadzić tryb fabularny na trzy postacie. Tam chyba CJ, Ryder i ktoś jeszcze. Ale wtedy były za słabe po prostu... Za słabe komputery i to im nie wyszło. I poczekaj, jestem do szóstki. No sobie może i lepiej, bo jednak CJ San Andreas Solo to jest klimat. Zwracają te amunicje, ten napój. Aha, może zejdę na dół jednak. A jestem ciekaw w ogóle, co będzie z tym jetpackiem. Czy jednak wprowadzą, czy jednak jest gdzieś ukryty w tym GTA, czy jednak nie? Czy to wszystko fake? Bo było tyle właśnie tych pogłosek, że niby ten jetpack jest, ale go jednak nie ma. A polatało się by tym. Bo w jedynce nawet sporo, w sensie jedynce w San Andreas. Nie, nie, oj! Aj, straciłem pół, super. W sumie San Andreas się sporo latało tym jetpackiem. Skąd? Gdzie? Jak? Tam? Gdzie? A, tu jest! Dobra, pal, to ten wszyscy niech pływa. Już... A, tutaj jest! Uuu, kumpel! Nie! Dobra. Tylko szkoda, że GTA się crashuje. Ale ty mówisz o GTA, którym San Andreas, czy jak? I na wersji Steam, czy gdzie? Bo jeżeli mówisz o wersji Steamowej, to tak, to jest fakt, crashuje się i nie działa, bo sam mam właśnie Steamową wersję San Andreas. No, na Xboxie właśnie można pograć, odświeżoną wersję HD chyba. Bo coś wydali. To tak, na Steamach właśnie tak było. Sam właśnie pamiętam, że kiedyś kupiłem, pograłem dosłownie 20 minut i wywaliło mi grę. I to bez przyczyny. Ale dziwne, że do tej pory nic z tym nie zrobili. Po prostu olewają to. Bo tak by gracze cały czas to grali. A tak są poszkodowani. Jakby co, zapraszam was do zostawienia łapki w górę oraz suba. I sprawdzenia naszych social media. Wszystkie linki macie w opisie. Kto jeszcze tam nie sprawdził? Privet, privet. But Derek, this is a Polish stream. We are talking in Polish language. Wiem, że na Windows Store. A to nie wiem, nie słyszałem o tym. Nie mam pojęcia. Mogę sprawdzić, może akurat będzie działać. Dobra, weźmiemy łódkę i płyniemy tam. Tego ktoś tutaj jest, chyba pusto, jest czysto. O, ciekawie, ciekawie.
Wciągniemy to? Wciągniemy. Dobra. Wiem, bo sprawdzałem. No spoko. Tylko nie wiem, po co brałem tą barkę. Ale spoko, niech będzie. Zwrotu kasy? No to gitara. Wiem, że chyba w sumie też na Steamie można zwrócić parę gierek. I po co zwracają kasę po odpowiednim czasie. Ale to jest chyba... Musi być tydzień czasu od kupienia gry, minimalnie. Żeby po prostu rozpatrzyli sprawę i kasę zwrócili. Bo tak od ręki zwracają. W sumie się nad nie dziwię, bo to nie byłoby im na rękę. Dobra. Czy mnie zestrzelą? Albo jednak zestrzelą. Serio? Dobra. Żebym teraz tam wszedł. Okej. Przelecimy się. To jest godzina 18. To jeszcze pogramy pewnie z godzinkę albo dwie. W ogóle jak live, podoba się wam? Może być? Wszystko ok jest? Nieźle? No widzisz, właśnie Microsoft chce się wyróżnić w taki sposób może. Po prostu ma mniej graczy chyba, z tego co wiem, bo Steam w sumie to jest globalna platforma i w sumie tam każdy siedzi. Potem chyba jest Origin, GOG, coś takiego. Bo ja tam sam nie wiem, jak to jest. Coś muzyka gra. Gdzieś są. Kamerze są trochę przeczytać, że możesz... Aha, dobra, dobra. To na następnym live jakby co ustawię 1080. Czy tam więcej. Po prostu zwiększę ustawienia i tyle. Może się przedstawiły same. Czy nie padł? No nie padł, nie wierzę. Serio? Ciężki przeciwnik. Dobra, padł, nareszcie. Jakby co to ustawimy na następny live, więc spokojnie. Bez stresu. No. Padł? Nie padł. Chyba w drzewo celuje. Już, dobra. Jest git. Tylko kłopoty sobie mam 10 pestek w tym karabinku. No i będzie ciężko się dostać do tej bazy. Co który dzień jest live i w jakich godzinach? Wiesz co, obecnie jeszcze nawet harmonogram nie ustaliliśmy. Na razie patrzymy, w których właśnie godzinach się najbardziej przyjmuje. Jest najwięcej osób. Ale wydaje mi się, że jutro pewnie live też będzie w takich godzinach 16-17 pewnie. No chyba, że coś mi wypadnie, ale nie zapowiada się na to, żeby coś było. Więc jakby co 16-17 jutro. A pewnie w przyszłym tygodniu zrobimy jakąś rozpiskę, kiedy będzie regularnie live. Bo na dobrą sprawę sobie streamuję chyba od czwartku? Coś takiego. I pierwsza gierka to były właśnie Wormsy. Tam z modami. Są page'a. Oj, skąd to? Snajper jakiś? A, tam się zaczaił. Nie ma amunicji, oj. Nie padł. Dobra. Git. Git, git, git. Teraz weź padł snajperkę. Tylko tam jeszcze siedzi gagatek. Coś mi się wydaje, że chyba padniemy. Ale oby nie. Nie mam w ogóle amunicji, więc kłopot jest lekki. Dobra, mam pestki. Zaraz go zabijemy może. Dobra, padł. Gitara. Tam jest jeden.
Za drzewkiem się ukrył. Co to jest to? Wiesz, co to jest subskrypcja? Ile mamy aktualnie subskrypcji? To jest licznik właśnie subów. Pokazuje, ile jest w danej chwili subskrypcji na kanale. Nie, nie padaj tylko. Jak macie jakieś pytania, to możecie się pytać, jakby co. W sprawie streama czy cokolwiek innego w fanpage'u. Za mało HP i za mało nabojów. Za mało wszystkiego. Dobra, minus. O nie, to był błąd. To był błąd. Trzeba amunicję pozbierać, przydałoby się. Tam zejść jednak. Jak ogólnie z głośnością mikrofonu jest dobrze? Nic nie przerywa, tak dalej? Ujdzie? Bo coś jeszcze się słyszałem, że były jakieś problemy chyba, lekkie. Lekko przerywało, napiję się. Macie może własną stronę? Wiesz, to aktualnie strony WW nie posiadamy. Na razie nie. Tylko grupa, Instagram i Facebook. Na razie tylko tyle. Bo w sumie wiesz dlaczego? Bo większość ludzi tak się wypowiada na tym, na grupie. Jak przyglądają po prostu treść, to chodzą na fanpage'a. I na razie po prostu nieopłacalne moim zdaniem robić stronę WW. Dobra, chyba tam polecimy. A, po to właśnie. A, już wiem po co była ta barka, okej. Okay. Okej, okay, już wiem po co. Po to to było. No i gitara. O. I teraz można popłynąć. Jakby co, możesz wejść na naszego fanpage'a, tą grupę i ogarnąć wszystkie sprawy. Jakieś mnie interesowały. Czy kogoś znaleźć do gry, czy po prostu porozmawiać o grach? Będę tam, czy nie? No, dawaj, dawaj. Dobra. Zobaczmy, co tutaj jest w tej łódce, coś, czy nic nie ma. Czy coś jest? Czy pustka, czy też nie? Chyba nie, nic nie ma. Lipa. To nie będzie za głęboko, żeby nim wjechać? Chyba nie. Dobra, zobaczymy. Dobra. A, to spoko, że problem. Dzięki, dzięki. Każdy dach się przyda. Wszystko się przyda. No, jedź. Wszystko się przyda. Ten nie przyjadł, to jest ten głaz. Chyba na oko trzeba będzie. Widzę, że teraz więcej osób jest. Cieszy mnie to. Czyli widać, że się podoba Far Cry. Ale są i tak teraz więcej osób w poglądach Herosów. Trójka, z tego co wiem. Dobra. No nic jest. Jest coś. Snajper. Padł. Dobra. Można jechać dalej. No, dalej. Są rakiety, czy nie ma tych rakiet? Błąd kolejny. Nie jest taki prosty ten Far Cry.
jeszcze jeden. Tak? Nie. Dobra. Git. To jeszcze raz przez tą barkę trzeba przejść. No, dawaj, beczka, beczka. Kiedy zapytaj beczkę? Amunicja, dobra. Teraz tylko wpakować jeepa na barkę i płynę się na drugą stronę znowu. I chyba po kolei, po cichu trzeba będzie ich pojechać, w sensie po cichu, no z daleka. Nie wierzę się tam od razu. Bo będzie problem. Właśnie, ktoś się z własnym raku wybiera na WGW albo Poznań Gamerena, czy nikt? Planujecie jakiś tam wyjazd zrobić? Odwiedzić święto graczy? No, coś nie mogę na lewego przetransportować. Opór stawia. O, i gitara. No bo i nie. Teraz z łódki mnie zdjęli. Aha. No takich reklam na razie nie chcemy, wiesz, kolego. Jakbyś mógł się powstrzymać, byłbym wdzięczny. Jeszcze raz spróbujemy. Oj. Przeładujmy. Dobra. Ja proszę w ogóle. A no widzisz, no to dobrze, masz blisko. Ja coś nie do Warszawy mam 200 km ponad. Ale raczej na WGW będę. Co jak co. I mówisz, że GTX zakupujesz. No do gier się przyda, nie? Coś akurat pograć. Ciekawego. Trzeba ulepszyć komputer. Bo nowa generacja nadchodzi gier. Lecimy, pędzimy. To się tak nawet się. No, kto jak lubi, nie? Kto co lubi. Ale powiem ci, że z tego rozrywek na WGW nie powinno zabraknąć. Nie! No jest znowu. Chyba trzeba będzie ich wybić wcześniej. Ostatnio byłem w tym roku na. Dlaczego byłem? Na Good Game Expo. Powiem ci, że to było ciekawe. Było sporo stanowisk z grami. Wiele turniejów i wiele ciekawych osób do poznania, typu Wegi czy tam Izak. W ogóle było nawet sporo osób, wam powiem, na tym Good Game Expo. Kolejna edycja chyba jest planowana na rok, z tego co wiem. Chyba na wiosnę, jakoś tak. Chyba na wiosnę. Późno by było. A nie wiem, na WGW nie byłem w tym roku. A w sensie co ma się zmienić? Jakoś, nie wiem, większe stanowiska, czy więcej znanych osób? Jakieś większe turnieje, czy coś? Ten desem? No nie, serio. Jeszcze raz czytam. Nie, jakieś. Właśnie też czytałem, że ma być chyba turniej tego z Tekena w Rainbow Six, chyba w Hearthstone i coś jeszcze. No ogólnie spoko, spoko. Dużo opcji proponuję tam. Nie, w sumie dobrze, bo jest w czym wybierać, nie? Ludzie się nie będą nudzić. Tylko ktoś powiedzmy pójdzie sobie na Tekena oglądać. Drugi pójdzie, powiedzmy, oglądać CS-a czy tam coś innego.
Tyle. Dobra, oj, ale mnie wybiło. Ale mnie wybiło. Już we mnie strzelasz? O, ty chamie. Dobra, padł. Amunicja się skończyła, niedobrze. Nie za dobrze. Co oni tutaj mieli? Uzi. W sensie P90. Pestek nie mam. Lipa. Mam nadzieję, że teraz dalej pójdziemy. Przejdziemy to. Tam było trzech, tak? Mam sześć naboi. Może akurat padną. Jeszcze jeden był tam chyba. Dobra. Jest dobrze. Jest tylko amunicję zabrać i lecieć do bazy. Okej, co my tu mamy? Kit. Okej, dobra. Przeładujemy snajperkę, zdejmiemy tamtego zwierzę i pójdziemy w tą bazę. Już mi wypatrzył? O, to kozak. Dobra. Przeładujemy tutaj jeszcze. Nie strzelają we mnie tak szybko? Coś za szybko, moim zdaniem. O! To nie tak przychaj nagle. Coś mnie walnęło. Srogo. Jakieś granaty rzucają. Ja! No nie, teraz on go wybił. Oj, ta misja daje w kość nieźle. Nieźle w kość daje. Dobra, ci padli. Super, no super, super. Aj. Aj, aj, aj. Spróbuję teraz z jeepem jednak. Może będzie lepiej. A po tej bazie będzie boss, z tego co pamiętam. Będzie jakiś boss. Tam ktoś jest? Nie. Tylko tam ci pływają na łódce. I pewnie będą się zdjąć. Jak czegoś nie zrobię. Płynęli? O nie, nie, nie. Wyskakuj, wyskakuj. Zaraz się rozstrzelają. Dalej. No, aj. Ciężko się steruje z tym jeepem na pokładzie. Jest ciężko. O, już się zaczęło. No właśnie. Gdzie tu jest sens? Trzeba czytać. Trzeba tamtych jakoś zdjąć na początku. Żeby nie stawiali oporu. A w sumie nie, może tych nie wbijać. Jeszcze raz. Po prostu zdjąć z karabinku. No, padaj.
Nie za dobrze. Dobra, spadli, okej. Okej, jest git. To teraz tamtych zdjęć na schodach. Potem wsiąść do motorówki. I z motorówki tam załatwić, co pływają. Okej, jeden padł, jeszcze jeden jest. Jeszcze chyba jeden tutaj gdzieś był. Nie, nie, aj. Po HP. Musiał rodzinę. To wszystkiego najlepszego, Jakub. Najlepsze życzenia. Ci składam. Skoczymy tam. Dobra. Może się nie zabijemy. Okej, git. Tylko HP coś leci. Bo tlenu nie mamy. Nie, nie, nie. Dobra, płyniemy. Teraz powinno pójść raz, dwa. I zabijemy. Git. Jest dobrze. Teraz tych tutaj na plaży. I możemy iść dalej. Okej. Jeden padł. Jeszcze kolejni będą lecieć teraz, tak? Chyba. Tego co wiem. Będą szarżować na mnie. Ten co? Zszedł? Się zabił, chyba się zabił. O nie! No chodź tam. Dobra, uciekamy od razu, żeby nie na mnie wsadzili tego auta. Bo się przyda jeszcze. Okej, amunicja jest. To teraz chyba podjedziemy tamtym jeepem. Zobaczymy, co w bazie u nich słychać. Co słychać u nich w bazie? Jest jeden. Dobra, padł. Ciekawe, czy ona nie działa w Far Cry 1. No nie, nie powiem ci. Pewnie po tylu latach mi się wydaje, że nie działało. To się działać, serwery działają, ale pewnie ludzi nie ma. Bo to jednak stara gra jest, jak patrzeć. Ale jakiś pamiętam, że grałem. A to był rok, który 2010 chyba. Wtedy jeszcze ktoś grał. W 2010 roku. Okej, apteczka. I baraki. Co w barakach mamy? Naboje, dobra, to trzeba by git. A, ja mam ten karabinek nowy. To trzeba wymienić go chyba. Okej. Jest dobrze. Oj, wystrzelił gdzieś ten granatnik. Tam jest reszta, widzę. Gdzieś w dżungli chodzą. Jeśli... to nie... No nie wiem, nie powiem ci, bo nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Co się czają tak w tych krzakach? Jeszcze żyje? No, padaj. Dobra. Ale w sumie jakiś multiplayer w takich właśnie starszych gierkach to był hit sezonu. Czy można było z kimś innym pograć. Pamiętam właśnie kiedyś grałem w 13 specjalnie dla multiplayera. Żeby zobaczyć, jak to wygląda. No i wspomnienia były fajne. Taki deathmatch biegał się wszędzie dookoła. Strzelał z tej bazuki czy tam M4. I był fun.
tutaj mamy? Wyrzutnia rakiet. Chyba wyrzutnia się przyda teraz, nie? Tak mi się zdaje, ale pewnie nie jestem. Brać czy nie brać? Chyba nie wezmę. Nie wiem, że będę żałował. Dobra. To pojedziemy tym trakiem. Chyba, że zejdziemy niżej. Tam do nich. Zmienimy sobie do kamery. To też jest właśnie spory wybór pojazdów. Od łazików po ciężarówki czy łódki. Jeszcze czym wybierać. I to jest najfajniejsze. Coś będzie, czy nie? Coś na górze jest chyba, tak? Tylko staminy nie mam. Nie, nie ma nic. My się cofniemy, podjedziemy na tamten maszt. I zobaczymy, co tam jest. Dobra. Aby tylko beczek nie zawalić. Czuję się, jakbym teraz WTS-a grał. Za kołem ciężarówki. Okej, lecimy. Co może nie zmienia kamery, bo jest ciężko. Jest za ciężko. Co tutaj jest? Jakaś baza, widzę kolejne wieże. Wszystko w porządku? Tak, każdy padł. W sumie właśnie, można byłoby zrobić jakąś grę. Ze starej gry, w sensie multi, pokaj z widzami. Jakaś 13, może Far Cry właśnie akurat, o. To byłoby ciekawe. Świeżyć multi w starych grach. To już byłoby coś. Teraz pojadę jednak pod to wyrzutnię rakiet. Teraz będzie walka z bossem. Już potem nie będę musiał zmieniać, szukać. Tylko po drabince jeszcze wejść. No nie, leży na dole, dobra. Leży i czeka, okej. Okay. Teraz co? No wiesz, ja chyba jeszcze istnieje Hamaszy, nie? Przez Hamaszy chyba też się kiedyś dało grać, pamiętam. To było takie urządzenie do robienia chyba serwerów. I chyba przez to też właśnie dało się pograć. No chyba, że Hamaszy też już zlikwidowali, to... No to lipa będzie, to już nie pogramy, fakt. To już nie pogramy wtedy. Dobra, to co, płyniemy. Witaj koń, witaj. Oj, coś przełączyłem. Tak więc to jest. No to właśnie, przez Hamaszy może by zadziałało, ale to jest też kwestia sporna. Nie wiadomo. Jest silnie strzeżone, ale powinienem sobie poradzić. Trzeba ich wybić chyba. Albo na pokład, wejść z pokładu. Wystrzelać. Jest jeszcze jakaś inna strona do właśnie serwera poza Hamaszy. Nie wiem, jakie są jeszcze inne strony, wiesz? Ja tylko Hamaszy znam właśnie tego GameSpy'a, a więcej to nie znam opcji do grania. O, tam jest jakiś. Nie! Błąd. No, ale padł. Czy już kiedyś Far Cry 1? Tak, przychodziłem, wiesz, ale to było dawno temu. To było w roku 2010-2011 może. Już parę dobrych lat temu. Więc tylko takie urywki pamiętam z tego Far Cry'a. I teraz odświeżamy właśnie na nowo, bo... Tak mi trafił? Aha, skubany. Ale Far Cry to jednak klasyka, nie? Wypadałoby ograć po raz kolejny.
Skąd bym strzela? Z góry? Chyba się zabił sam. Wystrzelił się zabił. Tutaj jest kumpel. Dobra, jest zapis. Okej, teraz będzie walka z bossem. Jak podłożymy ładunki. No jaka reklama? Krieger. Snare Corps. No, no, no. Ładna pani. Czyli to trzeba chyba na rufie podłożyć te ładunki? Nie, na górze, na górze. Na górze podłożymy. Tutaj, tak? A, tam. Czyli jednak źle. Odwrotne miejsce, odwrotne. Sekund. Muszę stąd spieprzać. Może na dziobie stać gamer. Bezpiecznie. Oho, to teraz trzeba będzie uważać na tej walce. Ale mam przynajmniej pełną kamizelkę i pełną HP, więc może się uda. Tylko aby to ta stamina została nam. Bo się przyda strasznie. Zaraz chyba światło zapalę, bo widzę, że ciemno się robi. Poczekaj. Chyba, że jest dobrze, tak może być. Dobra, uciekamy teraz do środka. Chyba gdzieś leci. O. Troszkę za późno się zabrałem za te chowania do kajuty. Dobra, to teraz go tylko trafić kilka razy. Raz, dwa, trzy. Nie, trzeci nie szedł. Oj, oj, oj. Aj, przez szybę nie zdjął. Zapomniałem właśnie. Jeszcze raz. Ktoś z modów jest online? Patryk albo Sara? Czy mi się wydaje? 25 sekund. Muszę stąd spieprzać. Może na dziobie statku będzie bezpiecznie. Jeszcze raz powtórzymy tę misję. Może teraz się uda za pierwszym zrobić. Coś jest za drugim. Razem. Dobra, niech wybuchnie. Zagłuszenie udało. Zrobiłem swoje. Dobra, lecimy teraz do kajuty. Szybko. Poczekaj, zdejmę go. No, aby go zdjąć, będzie koniec rozdziału. Potem znowu się mutanty zaczną. No, nie weszło. Jest lekko z nim. Może się uda tym razem. Z drugiej strony jest. Tam. O, ile sobie dowaliłem. O nie. Ałteczka była, czy nie masz? Nie masz, bo wybuchło wszystko. Kurde. Jest lipo poważna. Jak to przetrwałem, to przetrwałem to cudem. Albo i nie. No właśnie, niby walka z bossem jednak nie takie proste. Nie takie proste. 25 sekund. Muszę stąd spieprzać. Może na dziobie statku będzie bezpiecznie. Lecimy, lecimy. Pięć sekund jeszcze do wybuchu i zaraz lecimy dalej. Zrobiłem swoje, zabierz nas stąd. Cześć, Rejdo.
Zdejmę go. Co cię to widać? No, zaraz zapalę światło, wiesz. Tylko skończymy tą walkę z bossem. I zaraz ogarnę, co i jak. Żeby było jaśniej. Ajajaj. Jeden nie wszedł na starcie. No, teraz z tej strony. To chyba już dymi powoli, czy nie? Nie, jeszcze nie dymi. Zaraz padnie, może. Gdzie on jest? Przodu? Tu jest, dobra. Oj, oj, oj. Naboje się kończą. Ostatni nabój został. W rakietnicy. Dobra, udało się. Jest git. Statek już to nie. No dobra, to ja idę w takim razie zasłonię i zapalę światło. Teraz wracam. Jestem. Już mamy nowy rozdział. Mutanci teraz. I co, lepiej teraz wszystko widać? Jest git? Lampkę zniszczę w oczach. Tam ktoś z tyłu? A, z tyłu jest. Ale bez bazooki na szczęście. Ja jest Far Cry. Okej, gdzie ich mamy? Tam jest jeden, już mnie zobaczył. Już mnie dostrzegł. Skurczybek. Tu padł. Tam jest trzech. Tu jeszcze jeden. Wystrzelać tylko ich i dalej pójść. Bo chyba nie ma sensu biegać, w sensie uciekać od nich. Za dużo uciekania. Gdzie jeszcze reszta? Gdzie jest reszta? Dobre pytanie. Chyba gdzieś tu. A tu są. Jeszcze jeden jest tutaj. Za drzewem. Dobra, jest git. Pędzimy naprzód. Tam jeszcze jeden. Chyba... nie, nie padł. Potem jeszcze na radar się pokazuje. Czyli żyje. Ale chyba z przodu nie z tyłu mnie atakują. Z przodu tam. Ugryź mnie w dupę! Teksty godne postala. Ojejaj. Chyba mi gdzieś z prawej flanki wziął. Chyba coś tak... A ten jeszcze za mną leci? Dobra, leży. Mhm.
Tutaj jeden. Poczekaj, odbieram coś. Wygląda na to, że najemnicy znaleźli kilka trigenów w twojej okolicy. Tam jeszcze. Się ukrywa. Trzymaj oddech. Używają do tego gazu paraliżującego. A wy zamierzacie w coś się pograć jeszcze, czy już kończycie dzień, w sensie idziecie spać? Jakiś film? Coś innego? Jakie plany jeszcze na dzisiaj macie? Dobra, padł. Tam jest jeszcze jeden. O, jak się ukrył przede mną, bo centralnie. Cię wystraszyć można. Tam jest trzech, tak? Tam jest jeden. Dobra. Tylko teraz jakoś ich pozdejmować na spokojnie. Podchodzą czy nie? Chyba nie za bardzo. Jak nie zauważyli, to dobrze. Dobra. I jeszcze jeden tam jest gdzieś. O, granata. Już nie żyjesz, koleś. I jeszcze przede mną tutaj gdzieś stoi. Dobra, chyba czysty. Już mamy czysty teren. Chociaż nie, wskaźnik rośnie. O, kolejny centralnik przede mną. Dobra, padł kolejny. Jest dobrze na razie. No i co, tutaj trzeba ładunki mieć, tak? Wygląda na to, że wysadzili wejście do tunelu. Cóż, jeśli wysadzili je, aby zamknąć... Jakaś kamizelka? O, przyda się, dobra. Materiały wybuchowe do twoich przyjaciela. Korzystaj z nich. Wszystko mamy, dobra. Pędzimy naprzód. Co to było? AG. Nie, to inaczej będziemy brać. Nie przyda się. Bo to jest wspólna amunicja. Mam tu nowszą wersję tej pukawki. Ktoś tutaj gdzieś jest? Tam jest jeden. Chyba tylko on. Raczej tylko on. Chyba nie padł. Nie, żyje. Nie padł jeszcze? Dziwne. Dziwne wielce, że się trzyma. A tutaj jeden jeszcze jest. Z dżungli wyszedł. Tam co widzę. Dobra. Granata rzuciłem ją. Trzech aż. Oj, chyba granat nie wszedł. Nie wszedł, dobra. Myślałem, że nie wszedł, że się odbił od drzewa. Teraz tylko przeszukać ich chciała. I zobaczyć, co mają ciekawego. Dobra. Okej, są ładunki, ale łazika nie mam. Czyli z buta muszę wracać tam. A to tak średnio. Nie za ciekawie.
Już na mnie wyskoczyło. I teraz sobie dotrzeć na spokojnie, podłożyć i dalej przyjdziemy przez tą świątynię. Już wyszli mnie? Dobra. Po nim. No, kolejny z bazuką zbiega. Kolejny jeszcze stoi. Co tutaj mam ciekawego? Amunicja. A przy kolejnym kumplu, co będzie? Też amunicja. Okej, lecimy dalej. O! Skąd się wzięli nagle? Co to się stało? Tak znikąd się pojawił? Dziwne. Ustawiam ładunek. Dobra, uciekamy. Niech wybuchnie. Cześć Dex, witaj, witaj. Co tam u ciebie, jak tam? Słuchaj Doyle, wchodzę do świątyni. Kiedy lecimy dalej? Znajduje się niedaleko ciebie. Nie mogę dokładnie wyznaczyć miejsca, ale jest blisko. Chyba noktowizor się przyda, nie? Coś mi się tak zdaje. Gdzie wpadłem? Ale chyba na razie... Oj! Już tak, skaczę. Nie, nie, muszę zapalić noktowizor. Którym się go paliło, czekajcie chwilę, bo zapomniałem już. Sterowania. Te, okej. Okay. Zawsze zapominam. Może najlepiej, że zginęliśmy. Teraz od razu włączymy noktowizor. Tylko zejdźmy tam. Pójdzie spłatka. Okej, okay, nie skaczmy teraz. O. Jeden padł, jeszcze drugi uciekł. Gdzie jest drugi? Tam. Jeszcze jeden. A nie, bije mnie. Dobra. Popadali. Przeładujmy. Przejdźmy się dalej. Przejdźmy się, zobaczmy co tam jest. Może nie będzie więcej mutantów. No i tak jest. Już szeruję. O. Najgorsze jest tego ramię. Z rakietnicą. Aj. Dobra, padł. W tym miejscu roi się od trigenów. No, za dużo tych trigenów. Dobra. Teraz trzeba uważać. Gaz, niedobrze. Ale padają jakoś. Powolutku. Zjadłem jeszcze na górze, ten siedział. Się ukrył. Pali mnie w płucach. Trzymaj się z dala od gazu. Możesz. Dobra, pogaził już. Rozproszyć gaz, ale nie zbliżaj się do oparów. Teraz idziemy dalej. Tędy chyba. Coś harczy. No właśnie. W tym momencie, kiedy zaczął harczyć, dopiero go zobaczyłem. Ale mamy zapis, więc spokojnie. Jeszcze raz. Chyba nie jest sam, widzę, z kumplami. Jeszcze kolejne lecą. Oj, nie skacz na mnie.
Dobra. Nie, serio? Nie zobaczyłem go, myślałem, że to jest trup. Może teraz prosto pójdziemy. Co tutaj jest? Co, jak? O, ten jest doszedł. No, ukrył się. Dobra. Jest git. Teraz na górę pójdziemy. O, jakieś słyszę pokaszliwanie. Tutaj chyba przylecą, tak, helikoptera. Dobra, padli. Jeszcze tam się... Okej, po nich. Tylko nic kapenie mam. Ajajaj, może apteczka będzie. Kamizelka i HP. Dobra, jest git. Jest dobrze. Teraz tylko przeładujmy wszystko. Można iść dalej. Czysto. Tędy pójdziemy. Zobaczymy, co tam słychać dalej. Gaz kolejny. O nie. Idzie osiłek. Z wybuchową ręką. No, padaj, padaj. Zaraz padnę. Nie, strzały się skończyły. Oj. No, dawaj, dawaj. Padł. Tylko, że z pleców przybierą. Nie za lekko. Dobra. Co, jeszcze plecy? Nie. Przeładujmy. Czysto chyba. Dobra, idziemy dalej. Kolejny gaz. Okej. Jeden mniej. Lecimy tędy. Dalej, dalej. Gdzieś mutantów słyszę z tymi ramieniami bionicznymi. Oj! Dobra. Tylko trzy wystrzały padają. To tylko przeładujmy. Coś ciekawego tutaj jest? Chyba nie za bardzo. To na górę idziemy. Pójdziemy na górę tędy. Tu mamy strzelbę. To chyba to. Okej, kamizelka. Mam PDA. Co teraz? Dobrze. Oto namiary na przenośny nadajnik. I co, mam się wracać, tak? Tam. Zawrócić. Zrobię ci nową dziurę. Mam twój numer. To koniec dla ciebie. Coś teraz bliżej jest, jestem mutant, widzę. Tak. Skoczki. Nie za fajnie. Padł? Nie. Chyba padł. Lol, zapugało się. Nie, źle biegnie. Biegnie cały czas do przodu. No, padniesz czy nie?
Masz granaty. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden? Wytrzymały strasznie. No te mutanty są przesadzone, moim zdaniem. Za długo się trzymają na nogach. Jeszcze żyje? Jeszcze nie padł. No chyba, że on już nie żyje, też jest zbugowany jak ten. Chyba się zbugowało wszystko, okej. Mój błąd. Tak. Pobugowany. No cóż, stara gierka, nie? Więc ma prawo. Okej, to co? Idziemy tędy. Podłożone ładunki. Dobra. Jack, wykryłem sygnał Crowa blisko ciebie. Uważaj na niego. Wygląda na to, że kieruje się w twoją stronę. I kolejny rozdział. Coraz bliżej jesteśmy końca. W porządku, Jack. Łodzią powinien... Smiesznie tak blisko, ale już coraz bliżej, powoli. Tam jest przenośny na... Boi do przodu. A chyba nie chcesz pokonać tej drogi w pław. Okej. Teraz wypatrzmy, gdzie oni są. Tam jest jeden. Tu jest dwóch. Okej. Trzeba ich pozdejmować. Tylko jak? Co się stało? Bo uciekł. Albo nie. Tylko się schował na moment. Jeszcze tam jest za działkiem, widzę. Dobra. Wyszej. Oj, po lewej. No, pokaż się. Dobra, padł. Mam twój numer. Za blisko podszedł. Za blisko, zdecydowanie. To co, pędzimy naprzód. Tylko tego zabijmy jeszcze. Coś jeszcze jest? Tam jest. Jack, najemnicy przeszukują rzekę. Bądź ostrożny. Szukają cię najlepsi z nich. Niech szukają, spokojnie. Poradzimy sobie z nimi. Gdzieś tutaj blisko mi go pokazuje. O, tu jest, tak? Za filarem się ukrył. Tam jeden spaceruje. Jest taka złota broń w sumie. Na dłuższe odległości jest dobra w miarę. Całkiem sprawna. Dobra, apteczka kolejna. To chyba do łódki siadamy. I płyniemy. Zobaczymy, co z tego będzie. A jeszcze tylko jeden patrol. Na łodzi. Zaraz będą mi ścigać pewnie. No, albo mi zdejmą ścigałkę. Trzeba jakoś ich dopaść. Bo raczej ucieczka nie wchodzi w grę. Skoro mi zdziałka zdjęli. Nie. Dobra, padł. Ten gdzieś wjechał, nie wiadomo gdzie. Idziemy na chwilę na plażę. Spróbujemy zdjąć ich. Chyba nie ten był. Tam jakaś kłoda poleciała, widziałem.
karteczkę weźmiemy. Ktoś nas strzela. Tam. Chyba na górze gdzieś jeszcze. Tam, okej. Okay. To może właśnie stamtąd zdjął. Okej. Okay. Teraz można spróbować. Tylko może zmienimy sobie łódeczkę. Tam tu weźmiemy. Co jest przy brzegu. Weźmy ją. I płyniemy dalej. Może teraz się nic nie stanie. Okej, jest zapis. Więc nie mam czego się bać. Może przypłyniemy jakoś do końca. Kolejna łódka. Dobra, uciekajmy, nie ma co. Tych strzelimy. Skoczy? Dobra, ja zginę. Ale zdjęli mnie. Zdjęli. Trzeba chyba tamten łazik zlikwidować. Trzeba będzie go zlikwidować, jak nic. Pojedzie, nie. Ciężko. Ale padł już tego sternik. Więc raczej nie będą mnie ścigać. Dobra, łazik trafimy. Nie mam amunicji łazika. Co? Chyba nie, zatrzymam się tam i ich zabijam z dziako po prostu. To będzie najlepsza opcja. To będzie najlepsza opcja. Jest zajmiony. Dobra, padli, okej. Okay. Teraz powinno być łatwo. Zatrzymamy się tam, ich wystrzelamy. Jeszcze tych zdejmijmy, okej. Okay. Teraz tych. Padł. I jeszcze tam niech padnie. Dobra. Pędzimy dalej. Albo i nie. Może go łazikiem przepchnę. W sensie jeepem. O nie, da się przepchnąć, tak? Okej. Okay. Spychamy. No, dawaj łódką. Skakuj do wody. Nie z gitarą. W sumie chyba zmienimy, bo ten nam coś dymi. Albo w sumie nie, bo to jest działko. To nie będziemy zmieniać. Lepiej z działkiem podróżować. No to spadł. Dobra. Teraz tych zjąć jeszcze i helikopter. Jakoś może się uda. Wejdzie. Nie weszło. I teraz będzie łódka. Powinieneś być blisko nadajnika. Jeszcze tylko kawałek rzeką, dalej podpłynąć ścieżka. Bądź jednak... No nie wierzę, serio, w takim momencie mnie zdjęli. To im się zebrało, żeby mnie nagle zdjąć. Znowu mnie zdjęli. Trzeba się chyba gdzieś zatrzymać i ich wyeliminować po prostu po kolei.
teraz strzelać w niego. No, wypad w sumie jest dobra. Jest git. Tych zdjąć. Tych tego. Zmienić łódkę. Musimy się wypłynąć. Dobra, tu jest wzięte. Okej. Okay. Coś jeszcze mają, czy już nic? Chyba nic więcej. Popędzimy dalej. Żeby teraz nie paść w łódkę. Dobra, ci zdjęci. Ten śmigłowiec jeszcze. Co tutaj ma jakąś widzę bazę? Wejdziemy tam. Odwiedzimy ich. Ajajaj, chyba był to zły pomysł. Mogłem płynąć prosto. Zamiast szukać apteczki i kowlaru. Dobra, ten padł. Dobra, to pędzimy dalej. Ci padli. Nie zatrzymujemy się, nie ma sensu. Witaj, Lost Song. Aj. Za mało HP. Zaraz mi zdają chyba. No właśnie. Trzeba jakoś ten helikopter zdjąć. Bo on zahacza cały czas. Nie jest lekko. Teraz się zjeli. Jakoś przejdziemy ten poziom zaraz. Trzeba będzie. Okej, ci pozdejmowani. Z tego fizyko. Jak z łódki. Teraz ten helikopter jakoś. No w sumie może jeszcze spróbuję raz na ten ląd. Może akurat. Zabiję go czy nie? Padł, dobra. Co się z tym namiocie? Nie ma nic. Może... O, tu jest kolega. I Kevlar. Okej, jest lepiej. Jest już lepiej. Dwie apteczki. Nic. Tylko amunicji tak średnio mamy. Przeładujemy to. I może teraz jakoś się uda. Jakimś cudem. Zaraz się to wie. No proszę. Tylko czemu nie działa... Nie działa działko drugie. Z wyrzutem rakiet. Tutaj jeszcze ci na łódce. Nie, chyba koniec będzie, tak? Tej rzeki. No proszę. Tutaj nic nie ma. Za to sporo amunicji.
Witaj, major, witaj. Jak tam, co tam? Ciebie? Co słychać? Jeszcze jeden. Dobra. Coś więcej jest? Tam są. Tam jest dwóch, widzę. Trzeba będzie obojga zdjąć. Ale z granaty akurat. Serio? Tak nie obił? Aż tak nie musiał obić? O, mam amunicję. Akurat do bazuki to jest dobrze. Przyda się. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, co będzie dalej. Crow jest dokładnie przed tobą. Sugerowałbym zlikwidowanie go, nim dotrze do nadajnika i wezwie posiłki. Ale to tylko moja opinia. Jeśli chcesz, by strzelało do ciebie więcej ludzi, to twoja sprawa. No chyba nie chcemy, żeby więcej osób nas strzelało. Ale w sumie... Widziałeś to? Już nas zauważyli. Coś nie chce padać, pewnie kamizelki mają. Co sprawę. Dobra. Okej, co tutaj mamy? Zauważyli tak szybko? Nie jest dobrze. Padają. Plecy wbijemy. Nic się skończyło. Mamy tylko wyrzut jeszcze. Zabiliśmy go chyba tego krowa, tylko tak? Okej, tam chyba jeszcze ktoś był. To już słyszałem. A, tutaj jest przynajmniej. Crow, okay. Odezwij się. Crow, co tam się dzieje do diabła? Zgłoś się, zgłoś się. Więc to ty jesteś sławny doktor Krieger. Kto to? Z kim rozmawiam? Wkrótce się dowiesz. No i zakończę rozmowę. To co? Dobra, teraz robimy? Podłącz PDA do nadajnika. Okej. I co dalej? Siadamy, czy jak? Jack! Dobra. To położenie budynku, w którym produkują mutagen. Wygląda na to, że miał sekwencję uzbrojenia taktycznej atomówki, na wypadek, gdyby musieli zacierać ślady. Dzięki, Crow. Ułatwiłeś sprawę. O tak. Jestem pewien, że to będzie bułka z masłem. Ta bułka z masłem. Obserwuj dżunglę, Jack. Teraz możemy chwilę pogadać. Podziel się jakimiś informacjami. Krieger był szefem badań w Departamencie Obrony. Specjalizował się w genetyce. Sekcja zwiększania ludzkich zdolności bojowych. Trigeny. Zgadza się. A co ma do tego CIA? Wywiad wojskowy oskarżył Kriegera o nieautoryzowane testy na ludziach. Odszedł do sektora prywatnego. Wysłaliśmy więc Doyle'a jako asystenta, aby miał oko na jego pracę. Mamy powstrzymać Kriegera czy uratować Doyle'a? Jestem tu, aby te stworzenia nie wydostały się z wyspy.
Zabrałam cię, bo możliwe, że będę potrzebowała pomocy. Więc jestem tu tylko na doczepkę. Dobry chłopiec. Doyle wspominał, że jest tu gdzieś baza najemników. Złóżmy im wizytę. No i dobra, kolejny etap. Zobaczymy, co teraz przyniesie. Dżungla, czy to będzie mokradła? Jack, Val, dostałem przekaz z biura. Ocenili sytuację i chcą, byście zajęli się głównym obozem. Wydaje mi się, że problem mogą sprawić dwa miejsca. Posterunek i sam główny obóz. Jeśli chcemy mieć pewność, że załatwiliśmy oba, musimy zdobyć atomówkę. Bombę atomową? Zwariowałaś? Uspokój się. Ma bardzo małe pole rażenia. Akurat takie, by ośrodek wyparował, ale bez powodowania zniszczeń ubocznych. Poza tym, zanim wybuchnie, będziemy poza zasięgiem od nawietrznej. Dobra. Lecimy dalej. Zauważyłam mały obóz w pobliżu. Świetne miejsce, żeby pożyczyć jakiś środek transportu. Teraz będzie przynajmniej pomoc z jej strony dostępna. Nie będzie aż tak ciężko. Już alarm, czyli... Są dokładnie przed nami! Wszędzie są. Kamizelka jest, dobra. Mamy towarzystwo. Trzeba się pozbyć jak najszybciej. Bierz ich! Gdzie jeszcze? Tam jestem jeszcze przy tej garze. W hangarze. Mamy towarzystwo. Tam jest. No. Chodź tu, chodź tu. Gdzie ty jesteś? Tu się ukrył. Ostrożnie, Jack. Dobra, po nim. Teraz przeszukajmy tą bazę. Zobacz, co tutaj jest. Amunicja. Kubek. Kubek nam się raczej nie przyda. I chyba tyle. Nic ciekawego w większości. Przeładujmy wszystko. Dobra, apteczka. I jedziemy. Chodźmy. Halo, halo, Patryk. Halo, halo, Franku. Halo, halo, Mietku. Już się robi. Dobra. Mamy towarzystwo. Jedni z głowy. Teraz kolejny. Nie przedostaniemy się przez bramę. No. Znajdę inną drogę. Wystrzeli czy nie? Coś nie chce wystrzelić. Nie wiem, czy on blokuje się właśnie. Bazooka. Wiesz, stream trwa od 16:30, chyba wiesz. No i padliśmy. Sekuję, zaraz będziemy kończyć. Ja prowadzę, ty strzelasz. Już się robi. Mamy towarzystwo. Dobra. I z głowy są. Za długo odbiorę dom bijemne, widzisz. Wszystko pogarniałeś? Chcemy się ogarnąć? Nie przedostaniemy się przez bramę. Znajdę inną drogę. Teraz ten helikopter trzeba zdjąć. Aj, miss. Kolejny. Dobra, strzelamy. To były lepsze opcje. Może padnie zaraz. Jack, za tobą. Jeszcze ci z jeepa rany. Serio. Przecież tyle do zagarnięć. No widzisz, od 7 latasz. Chodźmy. I tyle spraw, czy ogarnię się. Ja prowadzę, ty strzelasz. Już się robi. Dobra. Mamy towarzystwo. I zaraz. Teraz tych zdjąć.
A, nie wsiadło. Nie przedostaniemy się przez bramę. Znajdę inną drogę. No, jeden helikopter trzeba. Znaczy tego strzelca. Trafić trzeba z tym problemem. No, sobie popty. Ale dobra, weszło. To ci jestem zabił ostatnio. Mało HP mam, strasznie mało. Przydałaby się apteczka. Żeby to odnowić. Tutaj są? Są. Aj. Jeszcze pamiętam, że tutaj właśnie byli. Chodźmy. Ja prowadzę, ty strzelasz. Już się robi. Mamy towarzystwo. Dobra, teraz tamtych rozjąć. Wejdzie? Weszło, dobra. Helikopter. Nie przedostaniemy się przez bramę. Znajdę inną drogę. Może padnie zaraz ten strzelec. Dobra, pod helikopter. Tyle lepiej. No, już ci padli. Ale prowadzący to już reszta też nie jedzie. Za tobą! Dobra, teraz tych. Okej. Może dojedziemy jakoś. Jesteśmy odcięci! Nie dążą, nie chcą strzelać to. Te naboje do rakiety. Zmieniłem w ogóle się wytrzeć. Że tylko raz działa? Pod rząd? Ja prowadzę, ty strzelasz. Już się robi. Mamy towarzystwo. Jeszcze raz. Wejdzie? Siadł. Nie przedostaniemy się przez bramę. Znajdę inną drogę. No dobra, strzelec padł, okej. Okay. Jest dobrze. Mam wszystkiego full. Wszystkiego po full jest. Teraz tylko tych. Bierz ich! Okej. Teraz jeszcze zaraz tych, co wyjadą. A potem tam tu przy bramie. Zdjąć. Wystarczy. Dobra. W sumie teraz sobie poszło niż wcześniej. Jest więcej HP i kamizelka. Jesteśmy odcięci. Dobra. Pozbądź się ich. Okej. Okay. No. No właśnie. To chyba też tutaj wyjedzie tak jakoś. Teraz albo nigdy. Trzymaj się. Okej, coś się udało. No, dojedzie czy nie? Jeszcze chyba długa droga, co mi się wydaje. Skoro tak jedzie i jedzie. No nie, już jesteśmy na miejscu. Lecimy. Okej. Okay. Doyle, jesteśmy na miejscu. Czy możesz podać nam położenie głównego terminala ochrony? Czekajcie. Przesyłam wam współrzędne. W porządku, mam je. Dobra, plan jest taki. Jack, ty masz tę fajną część. Kradniesz się do obozu chyba i oczyścisz mi drogę. Z wewnątrz powinnam móc włamać się do ich sieci zabezpieczeń, byśmy mogli przeniknąć do głównego obozu i zabrać bombę. Chwilunia, nie dotykam bomb atomowych, nawet tych malutkich. Nikt ci o to nie prosi, twardzielu. Jestem przeszkolona, by ją uzbroić. Ty tylko musisz mnie tam dostarczyć. Moja damo, jesteś pełna niespodzianek. Dobra, to chyba co w tym miejscu będziemy kończyć. W takim razie dzięki za rozgrywkę. Jakby co, sprawdźcie nasze social media, czy fanpage'a, grupę ITS-a. Wszystkie linki macie w opisie. I dzięki za streama. Zobaczcie, zapraszamy jutro pewnie o godzinie 16-17, jakby co będzie info na fanpage'u. Więc dzięki, na razie.